Ta-di-da-da-dam-ta-dam-ta-dam. Zaczęliśmy takim znanym szlagierem, którego nikt nie zna. Witajcie! 40. O, damn, zapomniałem sprawdzić. 46 chyba. 46 odcinek Przegranych. Dzisiaj będziemy mówić podobnie jak w odcinku 45 o grach casualowych. Tylko, że to będzie gry casualowe 2, bo poprzednio były gry casualowe 1. Jest 11 grudnia 2016 roku. Święta, święta i po świętach. Jak to mawiał ktoś gdzieś kiedyś, powoli zbliżają się święta. To jest ostatnia audycja, która ze świętami nic wspólnego nie ma. Za tydzień audycja już wiem, że będzie. I ona troszkę z tymi świętami, tylko troszeczkę, troszunio, ze świętami będzie miała. Ale jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie za tydzień, zostańcie do końca. Dzisiaj pewnie nie będzie tak długi odcinek jak poprzednio, ale wiecie, różnie bywa. Dobrze, a teraz. Czy jeszcze coś miałem? Aha, Aciek pytał o dokument. Dokument ten sam, Aciek. Przepraszam, tu wtrąd z czatu. W poprzednim odcinku zaczęliśmy rozmawiać na temat gier casualowych. Udało nam się zrobić wstęp, przydługi, bo przydługi, ale ważne, że się go udało zrobić. Czas dokonany. I potem robak zaczął mówić, rozmawiać, wypowiadać, monologować sobie z nami na temat gier tych, no, tych hopa Hidden takich. Object Puzzle Adventure, tak jest. Dokładnie. Bardzo dużo ciekawych rzeczy powiedział, ale chłopaki zaczęli zasypiać w pewnym momencie. I potem tak stwierdziliśmy, że to czekajcie, to zrobimy w takim razie, żeby symetria w życiu, we wszechświecie i we wszystkim była, to dzisiaj zrobimy trochę odwrotnie. Robak będzie siedział i patrzył, jak chłopaki mówią, a chłopaki spróbują uśpić robaka. Także macie zadanie. Najpierw porozmawiamy o grach Dopasuj 3, Match 3 i Artur Garnek Ganszyniec trochę nam o tym powie. Potem porozmawiamy o kasino i pewnie nie tylko, znając Krzyśka, który gawędziarzem jest. I to już będzie Krzysiek Maliński. Goście podobnie jak poprzednio, może nie będziemy robić takiej rundy przedstawienia, bo ona była w poprzednim odcinku. Adam Robaszyński-Janiec, The House of Fables, Artur Ganszyniec, 11 Beat Studio oraz Krzysiek Maliński, Huge Games Company. I tyle może tytułem wstępu. Jakby ktoś chciał wstęp jako taki do gier casual, niezobowiązujących, gdyby go szukał, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Tam trwało ze 45 minut, aż mi prądu zabrakło. A dziś proponuję zacząć od gier. Chyba, że chcecie się zamienić, chłopaki, ale myślę, że tak. Garnek Match 3, Krzysiek Casino. Od garnka zaczniemy? Jasne. Tak. No, to cześć, Garnek. No, ja się w ogóle cały czas zastanawiam, jak to zrobić, żeby tak zachować takie pozory, że my sobie rozmawiamy, a nie że każdy mówi o czymś innym. No nie wyszło nam Bo to zacznę. ostatnio, to musimy spróbować inaczej. Więc może tak zacznę od takiego pytania, które ja nie zdążyłem zadać wcześniej. Czy wygrywacie w takim match 3 sobie? Albo macie jakieś opinie na ten temat? Czy macie w ogóle na tę wyłożoną opinię? To znaczy się, ja osobiście powiem szczerze, że grywałem, grywam czasami, bo to są takie dobre killery czasowe, jak trzeba poczekać po czekalni gdzieś tam, albo jest kolejka na stację, na przykład paliw, albo żona robi zakupy. Więc jak najbardziej tak, zdarza mi się pograć takie gry. Kiedyś też taką grę popełniałem w swoim, że tak powiem, życiorysie. Tylko to nie był typowy Match 3, tylko to się jakoś tam inaczej nazywało. Po prostu jest taki zbiór diamencików, które po prostu trzeba sobie tapnąć, jeśli jest więcej niż 3 po prostu. Więc też niby ta kategoria, bo też diamenciki. Z kolei moja żona bardzo lubiła grać taką grę. Jakieś Jules na jedynka, coś takiego. Dwójka już się jej nie podobała. I od czasu do czasu sobie odpala takie gry. Bodajże swego czasu, jak dobrze pamiętam, Puzzle Quest było też tego typu grą na peceta. Strasznie mi się nie podobało, bo nie było tapalne po prostu. Bo to trzeba było myszką jeździć, klikać i tak dalej. To jednak tak ja A, wolę w ręce okej, okay, trzymać, czyli tak? sterowanie Tak, ci nie siadło. zdecydowanie tak. Ale powiem ci, że za chyba z trzy rzeczy tutaj uprzedziłeś z tego, o czym chciałem pogadać. Ja je nazwę i Przepraszam. skolejkuję. Nie, bardzo dobrze, bo to znaczy, że one są jakby istotne nie tylko dla mnie. To znaczy różne mechaniki, to o tym powiem, połączenie z nie casualowymi rzeczami, czyli na przykład Puzzle Quest, i kwestia sterowania, że to są gry, które są bardzo wygodne pod dotykowe ekrany. Ale zacznijmy od jakiejś takiej definicji.
że to, co się, co tak potocznie się nazywa match free, to tak naprawdę są wszystkie gry o zbieraniu klocuszków, że mamy taką planszę tam ileś na ileś, tam są klocuszki w różnych kolorach, to są diamenciki, tam owoce, cokolwiek, cokolwiek i jest parę mechanik. Pierwsza, taka najbardziej klasyczna, to jest to, że zamieniamy diamenciki, które są koło siebie miejscami, tak żeby się ułożyły co najmniej trzy pod skosem albo no, w linii prostej. I wtedy one znikają. I to jest taka jedna bazowa mechanika. Druga to jest to, co ty powiedziałeś, że się po prostu klika w grupki. To akurat chyba najrzadziej widziałem. A trzecia jest taka, że się prowadzi linię po klockach tego samego typu i im ta linia jest dłuższa, tym są fajniejsze efekty. I to na początku były takie bardzo proste gry. Czyli tak naprawdę po prostu trzeba było, no nie wiem, zebrać 3, 4, 5, ale tak naprawdę niewiele więcej się jakby się działo. A teraz jakby z czasem to jest taki gatunek, który bardzo dojrzał. Teraz praktycznie jakby się pojawiła tam dużo większa głębia, powiedzmy, na skillowanie czy na umiejętności. Bo praktycznie każdej z takich gier teraz wydanych im ciekawszą kombinację zrobisz, im dłuższy ciąg, im więcej klocków koło siebie połączysz, tym dostajesz jakieś fajniejsze efekty. Czy ci się więcej zbierze, czy jakiś bonus się odpali, czy dostaniesz dodatkowe punkty, czy coś takiego. I gra casualna skillowanie, tak? Tak, właśnie to jest to, że to są takie gry, które są proste i w sumie są takimi niby niegrami, bo tylko sobie zbierasz klocuszki, ale tam można naprawdę hardkorowo maksować czasami. Ale Dark Souls są dla mięczaków. No właśnie, ale z drugiej strony widzisz, że w Dark Soulsach giniesz i to jest przykre, a tutaj najwyżej musisz powtórzyć planszę albo zapłacić $20. No nie, no jak grałem w Candy Crush Saga, to mi serduszka znikały, czyli po prostu ginąłem, tylko tam nie było drastycznie. No w taki miły sposób, nie? To... Mm-hmm. No tak. Mm-hmm. I to są w zasadzie to jest taki silnik do paru typów gier. Ja tak bardzo, bardzo uproszczając, to jedne to są wszystkie gry typu Saga. Czyli Candy Crush Saga, Bubblegum Saga, Bubble Witch Saga, Candy Soda Saga, coś tam Saga, czyli tak naprawdę gry, które wyglądają od tego, że jest taka mapa, na tej mapie jest tak naprawdę ścieżka z poszczególnymi levelami, no i ty tam sobie rozwiązujesz level po levelu. I musisz rozwiązać level, żeby przejść dalej. Mm-hmm. I to są takie najbardziej casualowe gry, one są też takie najbardziej... Chciałem powiedzieć AAA-owe w znaczeniu, że za nim stoją bardzo duże firmy z dużymi pieniędzmi, z dużo mechanizmów do monetyzacji. Wiecie, to jest taki poważny, grubo zarabiający biznes. I zaraz może potem do tego wrócę, żeby powiedzieć, jakie oni tam sposoby stosują, żeby to się nie nudziło. Potem jest bardzo podobny do tego typ gier, gdzie te zbieranie klocków jest obrazem jakiejś, nie wiem, że walczysz z potworami, albo że jesteś owadami, które walczą ze złymi ślimakami, albo że jesteś rycerzem, który walczy z potworami, albo z innymi rycerzami. I tam też w sumie trzeba przejść planszę za planszą, tylko cele są takie drugiego rzędu. Jak w Candy Crush Saga to jest proste, musisz zebrać ileś klocków. Albo zebrać wystarczająco dużo punktów w jakimś czasie. No to w tych takich drugich tego typu grach, na przykład, teraz nie pamiętam, jakieś tam Fins, czy zapomniałem nazwy, whatever, czy tam Battle Gems, no to po prostu zbierając klocki, walisz przeciwników, zadajesz im różne obrażenia, czy się leczysz, no i musisz pokonać odpowiednią ilość przeciwników. Ale to też jeszcze jest casual? Tak. Bo ostatnio casuala rozpoznawałeś po fantazji. Wiesz co? I to jest rycerz ciekawe. Rycerz walczący z potworami. Tak, to jest dobre pytanie, bo są Best Fiends i to jest na tej samej mechanice praktycznie, czy bardzo podobnej. I to jest o robaczkach, owadach, które walczą z złymi ślimakami. I wydaje mi się, że to jest casual, ale Battle Gems na praktycznie tej samej mechanice, to w sumie nie wiem, czy to jest casual. To bardziej wyglądało na taką parodię, prawdę powiedziawszy. W sensie taka gra, wiesz, dla twardzieli,
którzy grają w prawdziwe gry, ale tutaj sobie na komórce chcą pozbierać kryształki. Swoją drogą się zaczynało od śmiesznego twistu fabularnego, bo w pierwszej planszy wyskakiwał na ciebie smok i walczyłeś z tym smokiem, walczyłeś i go zabijałeś, i byłeś taki turbo zadowolony. Wtedy ktoś do ciebie przychodził i mówił: i co ty zrobiłeś? To był dobry smok, który bronił tej krainy. Teraz przyjdzie zło i nas wszystkich zje i teraz musisz uratować tę krainę, bo zabiłeś dobrego smoka. I było: o, okej. Okay. No i grałeś sobie dalej. To był śmieszny kawałek tej gry. Tylko ja mam prośbę, do dokumentów wrzucajcie linki, którymi mam się dzielić, bo na Skype'ie to mi się rozwala layout jak ten. Okej, okay, dobra, to moja wina. Ale to moja. Jakby co mam, tak, już sobie wziąłem. Tylko to tak wygląda na Kacie Crash Saga, w którą grałem. Mhm. Znam się. I co? Bo ja miałem etap głębokiego uzależnienia od tej gry. Tak się przyznam. Trochę. Wszyscy w rodzinie. Nie wiem jak rozstrzygnąć głębokie uzależnienie, ale jakoś dosyć daleko doszedłem niestety. No. Ja teraz strzygam, że grałem w to w momencie, w którym to już mi sprawiało więcej bólu niż przyjemności, ja nadal grałem. Aha. Wiesz co, ja grałem jakoś tak długo, aż się dowiedziałem, że 50% graczy, którzy kończą grę, znaczy dochodzą do końca, nie zapłaciło w tej grze. Co z grubsza oznacza, że 50% zapłaciło. Czyli no. Koszmarnie dużo, nie? No. Ale spośród teraz, tego procenta, który teraz skończył, tak? A. No tak, Jeszcze, wiecie, jeszcze jest jeden typ gier, czyli takie gry, gdzie to jest takie jak na przykład Puzzlecraft, Puzzle Quest, czy Another Case Solved, gdzie to jest mechanika użyta w grze, która tak naprawdę jest grą o czymś trochę innym, nie? O budowaniu miasta, o robieniu questów, czy rozwiązywaniu zagadek detektywistycznych i tam po prostu to match free jest użyte jako mechanika w grze, a nie jako sama gra, więc to tak jest na granicy casualowości. Na przykład Puzzle Quest chyba był dość hardkorowy, a Puzzle Craft to był taki dość casualowy, mimo że, chociaż może dlatego, że Puzzle Craft łączył dwie takie dość casualowe rzeczy, czyli budowanie wiosek i zbieranie klocuszków, a Puzzle Quest no to był poważnym RPG-iem o questach, potworach, złych czarnoksiężnikach i levelowaniu, nie? Wiesz co, Garnek, ale poczekaj, bo w Puzzlecraftcie było to, o czym ty mówiłeś, albo mi się wydaje, że to było to, odnośnie rozwinięcia tego match 3 o te hardkorowe elementy, że im więcej żeś pociągnął, to było coraz więcej różnych rzeczy. I dzięki temu ja w pierwszym Puzzlecraftcie na przykład miałem na wszystkie osiągnięcia. Zdobyłem tam absolutnie wszystko, bo właśnie tego rodzaju rzeczy mnie wciągały. Trollowałem wilki, żebym na planszy miał same wilki, tylko aż po prostu godzinę to ustawiałem, aż mi się udało, bo mogłem. Mi się wydaje, że to nie była lajtowa gra. Mimo, że faktycznie to ze słomą w buzi ten wiochmen, który tam stał, to sugerowałby to. Bo wiesz co? Bo to akurat fajnie wyszło, że to była gra, która miała bardzo małą barierę wejścia, bo tam, nie wiem, widziałem 4-letnie dzieci, które sobie w nią grały i im się podobało, którą dało się przejść, czy dało się w nią grać w satysfakcjonujący sposób, nie eksplorując tych mechanik, czyli po prostu se zbierając nieoptymalnie, bo wtedy po prostu dużo dłużej grałeś. Ale i tak myśmy tam mieli taki mechanizm, no tutaj kolejkuję następną rzecz, znaczy w sensie, bo zarówno w Puzzlecraftcie, jak i w Another Case Solved jakby bonusy, czyli takie jakieś narzędzia, czy takie rzeczy, które możesz odpalać poza zbieraniem, które ci zbierają wszystkie klocki jakiegoś typu, albo jakoś zmieniają sytuację na planszy, były takim normalną częścią rozgrywki. Nie były bonusem, który kupujesz za pieniądze, jak w Candy Crushu, tylko po prostu były czymś, co kupujesz za rzeczy zebrane w grze. Czyli w Puzzlecrafta dało się grać tak, że sobie zbierałeś króciutkie, nieoptymalne ciągi czegokolwiek, ale w końcu zbierałeś tyle tych rzeczy, że sobie za nie kupowałeś narzędzia, które pomagały ci przejść trochę dalej. I to była taki najbardziej, najłatwiejszy typ gry, który po prostu zajmował dużo czasu, ale już był satysfakcjonujący, a oprócz tego tam były też takie mechanizmy, jak się w to głębiej wgryzłeś i zorientowałeś się, jakie tam są połączenia, co dostajesz za długie ciągi, potem jak możesz robić, żeby ci klocki spadały w odpowiednich miejscach, kiedy i jak używać narzędzi, to mogłeś, no tak jak ty, naprawdę dużo się tam bawić, nie? I to też przynosiło satysfakcję. To akurat bardzo fajnie tam wyszło.
I w sumie to był taki sposób na to, żeby z tej gry, która w sumie miała relatywnie niedużo zawartości, żeby ona starczyła na długo. Bo jest jedna fajna rzecz, jak się robi takie wszystkie match free, że tam bardzo dużo ci załatwia losowość, no bo jak ty ją robisz, to ty określasz tak naprawdę plus minus tylko tyle, jakie klocki z jakim prawdopodobieństwem ci spadają. I potem cała reszta to są kombinacje z tego, w sensie jakieś dodatkowe mechanizmy, jakieś dodatkowe bonusy, które tam sobie możesz odpalać, ale tak naprawdę to ty po prostu tworzysz jakąś taką sytuację, która się potem, wiesz, losowo zawsze jak gracz odpala, to ona się losowo jakoś realizuje, więc to się wydaje, że tam jest dużo nowych, ciekawych sytuacji. I wiesz, a ty nie musisz ich tak w sumie robić. Ty tylko, ty ale to totalnie tylko losowo się dzieje, tak od kuchni. Bo losowość tak jest z takiego doświadczenia mojego z naszego time managementa, bo wyglądało tak, że jak mieliśmy zadanie na przykład, nie wiem, zreperuj 9 żółtych samochodów albo 4 żółte samochody, to notorycznie wpadaliśmy w pułapkę, że przyjeżdżało albo ich 6, po prostu było nudno, albo przyjeżdżały 3, a ten czwarty nigdy nie chciał i ostatecznie skończyło się na tym, że ta losowość była w ograniczonym stopniu, to znaczy mieliśmy jakieś wagi dla tych istotnych elementów, które na danym etapie były potrzebne i w sytuacji, kiedy zostawałeś z takim jednym samochodem do naprawienia, czas ci się kończył, to my po prostu podnosiliśmy na tym etapie, tak, na 90%, że przyjedzie, nie? I wiesz co? No, losowość w time managementie bardzo nas bolała, przy balansie to po prostu była makabra. Bo to ja ci powiem, jak to wyglądało przy PuzzleCraftie czy przy Another Case Solved. Tamte rzeczy były losowe, bo zupełnie. Tak, bo tam na tyle dużo klocków było na planszy, że i na tyle było ruchów, że praktycznie zawsze coś ci spadło. A jednocześnie to były gry, w której nie było takiej mocnej karty, że ci się nie udało. Czyli ty, zwłaszcza w PuzzleCraftie, mogłeś zamiast raz wejść na pola, to mogłeś wejść 5 razy na pola i wtedy po prostu no, nie było wała, żeby ci nie spadło odpowiednio dużo rzeczy, plus miałeś narzędzia, które to była część głównego loopu gry, nie, głównego cyklu, że miałeś narzędzia, którymi mogłeś sam sobie w momentach, w którym było to potrzebne, trochę sterować tą losowością, czy jakby sobie ułatwiać. I mogłeś je sobie zrobić jakby w grze, więc w zasadzie żeśmy jakby oddali tą całą kontrolę graczowi. Jedyne, co żeśmy musieli zrobić, to to, żeby te bazowe prawdopodobieństwa rzeczywiście były takie, żeby się to dało zrobić. I raczej żeśmy robili takie coś, zwłaszcza, że to były takie gry z rozwojem, że sobie, nie wiem, jak stawiałeś świniarnię, to miałeś więcej świnek na polach, nie? No to w momencie, w którym żeśmy zwiększali zapotrzebowanie na świnki, bo gracz je na coś potrzebował, ich było mało na polach, to jednocześnie dawaliśmy graczowi cel, że może nie za świnki, tylko za to, co akurat na polach ma tą świniarnię wybudować. W związku z tym, jak już sobie wybudował, to mu się pojawiało więcej świnek, które znowu mu były akurat wtedy potrzebne. Więc tamten balans był raczej tak, ale jak już żeśmy go raz zrobili, to żeśmy to oddawali graczowi i to działało. I czyli balans mieliście bardziej na metagrze niż na samym match free, tak? Tak. Ono tam po prostu i to tam działało. Jedyna rzecz, gdzie żeśmy wpływali na prawdopodobieństwo, to było w PuzzleCraftie, gdzie tam jest taki mechanizm, że odblokowujesz sobie nowe klocki, czy tam ci coś może spaść, jakiś skarb, czy coś takiego. Czyli takie rzeczy, które są bardzo, bardzo rzadkie, ale się co jakiś czas powinny jednak pojawić, to tam troszkę tym... Tam coś się działo za kulisami dodatkowo, ale to raczej było właśnie po to, żeby zapewnić, żeby gracz w końcu to dostał. Tylko to dotyczyło nie samego głównego mechanizmu, ale jakichś tam bonusów, które się czasami pojawiały. I teraz jak ja patrzę na te wszystkie takie rzeczy typu Candy Crush Saga i tak dalej, to one się wydają bardzo losowe. W sensie, oczywiście nie siedzę tam, ja może podejrzewam, że oni czasami gdzieś tam sterują, na przykład jak masz 5 czy 6 razy pod rząd sfejlowałeś tą samą planszę, to może coś pomogą, ale prawdę powiedziawszy wątpię, bo... Nie odczułem, żeby pomagali przy 10 czy 20 fejlach, nawet szczerze powiedziawszy. To oni raczej mają coś takiego, że wtedy cię po prostu skłonią do albo wydania hajsu, albo po prostu kiedyś ci się wylosuje dobra plansza. No bo tam jednak... Tam ten mechanizm jest taki, że jak ci się skończą te serduszka, no to musisz poczekać albo sobie dokupić tych serduszek, ale... Uwaga, zdradzę mały sekret z Candy Crush Sagą.
można przestawić zegar w telefonie i wtedy serduszka się resetują. Wystarczy przestawić dobę do przodu, a potem wrócić na właściwy czas. Powiem ci, że to jest taka rzecz, która w większości gier mobilnych z timerami można to zrobić. Zależnie od gry, czasami sobie można to potem schrzanić bardzo dużo rzeczy. To nie działa tylko wtedy, jeśli gra jest always online, bo ona się wtedy łączy z jakimś serwerem i se sprawdza po prostu ten czas, ale w większości przypadków małe gry, które mają jakieś mechanizmy timerowe, a nie opłaca się do nich robić, wiesz, własnego serwera, to tak naprawdę bawiąc się czasem w telefonie, czasami jesteś w stanie coś sobie pomóc, chociaż też są takie gry, bo żeśmy to kiedyś bardzo badali, głównie pod tym kątem, czy da się przed tym zabezpieczyć. I są takie gry, gdzie coś sobie możesz tym popsuć, że na przykład potem wylądujesz w sytuacji, że ten timer ci się jakoś tak zapisze, że następną rzecz dostaniesz za 5 dni, zamiast za 2 godziny, czy coś takiego. No to jest jakieś takie ryzyko. Miałem coś takiego w jednej, To jest jedno z podstawowych zabezpieczeń w takiej sytuacji, nie? A jeszcze tak się wtrącę, jak mówisz o tym, że plansze są losowe i tak dalej, to bardzo często w Match 3 jest coś takiego, że jak system zanalizuje, że nie możesz w tym momencie dokonać żadnego ruchu, który ci powoduje połączenie trójeczki, to losowe klocki ci zamienia, znaczy nie losowe, konkretne klocki ci wymienia na takie, żeby się dało połączyć. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Albo robię permutację tego, co masz na planszy. Dużo częściej zauważyłem takie coś, że przetasowuje klocki. Albo jak żeśmy to na przykład zrobili w Puzzle Craftie, to wtedy gracz dostawał taki bonus, że mu po prostu zbierało wszystko. I działo się to na tyle rzadko, że w zasadzie jak sobie zablokowałeś planszę, to nawet sobie pomyślałeś, o, co mi się tak fajnie udało, tutaj sobie wszystko zebrałem, ale było to na tyle trudne do zrobienia, bo żeśmy bardzo pilnowali, ile klocków z jakim prawdopodobieństwem spada, że w sumie działo się to no, na tyle, żeby to było fajne, a nie dało się tego jakoś przeeksploitować. Tak, to jest rzeczywiście... Jeszcze jeden trend. A propos tego Always Online, bo to też od jakiegoś czasu chyba dosyć dawna jest w casualach, więc casuale nie dość, że są dystrybuowane cyfrowo wcześniej niż jeszcze AAA, to mają od bardzo dawna Always Online, co za każdym razem jak się pojawia w AAA, to nie dość, że jest schrzaniony, to jeszcze gracze nienawidzą takich rozwiązań. Nie? No bo głównie dlatego, że... A w casualach odpalasz sobie i grać się blokuje, jak nie masz dostępu do internetu, nie wiem, lecisz samolotem czy coś, no sorry, no nie działa. Nie? My tu hajs zarabiamy. No właśnie. I teraz tak, dlaczego takie gry jak Candy Crush Saga, czy w ogóle takie sagi, gdzie w sumie to brzmi na pierwszy rzut ucha na coś nudnego, że masz na przykład 200 leveli o tym samym. Takich samych. Dlaczego to jest ciekawe? Dlatego, że oni tam bardzo fajnie zarządzają dramaturgią, bo mają po pierwsze jest parę trybów, czyli na przykład zbierz wszystkie klocki danego typu. Są jakieś specjalne klocki i musisz je zebrać po spełnieniu jakichś warunków. Są na przykład takie, że zawsze jak zbierasz, to one spadają w dół i jak zejdą na dół planszy, to je zebrałeś, nie? Więc to jest jeden typ. Drugi to dostajesz punkty i musisz zebrać ileś punktów w iluś ruchach. Są rzeczy typu timer, czyli musisz zdobyć ileś punktów albo osiągnąć jakiś cel w ileś sekund. I wtedy szybko napierdalasz w takiej grze, która normalnie jest taka powiedzmy kontemplacyjna i na spokojnie. I to jest powiedzmy raz co, nie wiem, co przejść 10 leveli, żeby nie zdominowało tej gry, tylko było taką odskocznią. A potem się pojawiają takie dodatkowe rzeczy, jak na przykład jakieś, nie wiem, portale, które powodują, że jak gdzieś klocek spadnie, to spada w innym kawałku planszy, plansza podzielona na parę kawałków, jakieś ściany, które trzeba niszczyć, zbierając klocki koło nich, nie wiem, zamrożone klocki, które rozmrażasz wtedy, jeśli zbierasz klocki po nich, albo je z czymś łączysz. Jakieś takie, w Candy Crushu taka czekolada, która się rozpełza po klockach, je blokując. Czyli takie dodatkowe przeszkadzajki, które powodują, że jesteś w stanie zrobić bardzo dużo ciekawych takich sytuacji taktycznych i powodują, że nie dość, że są plansze, powiedzmy, łatwa, trudniejsza, bardzo trudna, łatwa, trudna, łatwa, trudna, 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 łatwa, łatwa, żeby grać tak, oj, jak ma ciężko, to potem przez chwilę miał łatwo i tak sobie pomyślał, a kurde, jednak jestem dobry w tę grę, mimo że jest tak samo dobry, tylko po prostu plansze są trudniejsze, łatwiejsze, no to są plansze, które wymagają dużo czasu, plansze, które
na których trzeba grać bardzo szybko, plansze, które wymagają innego podejścia, w sensie musisz się skupić na klockach jednego typu, a w innym przypadku musisz zbierać po prostu jak najwięcej punktów. Tam to jest bardzo fajnie zrobione. To w ogóle z tej dramaturgii tych wszystkich takich match three o sagach można się dużo nauczyć, o dramaturgii gier w ogóle. O tym, jak podawać graczowi content, żeby on był cały czas zaciekawiony. Kiedy go sfrustrować, kiedy mu powiedzieć, że jest w porze. Tak się pogra w to, pod tym kątem tam jest bardzo dużo takiego naprawdę ciekawego materiału. Ale też jest dużo fajnych mechanizmów, po prostu pokazuje, ile dodatkowych rzeczy można dołożyć do prostej mechaniki, bo bazowa mechanika jest bardzo prosta, żeby wiecie, żeby ona była dużo fajniejsza, które z tych mechanizmów pasują, które nie pasują. Tylko oni do tego dochodzili przez parę lat w sumie ciągłych iteracji, nie? Jak się spojrzy na takie sagi, czy nawet na pierwsze wersje Candy Crusha, jak się jeszcze pamięta sprzed iluś lat, to one były dużo mniej rozbudowane i potem stopniowo wprowadzali nowe mechanizmy, no i niektóre teraz są, że tak powiem, kanonem, a inne nie. No i część planż jest zrobiona tak, że rzeczywiście wymaga albo szczęścia, czyli nie wiem, raz na 20 razy się w końcu wylosuje tak klocki, że ci się uda, albo musisz maksować. W Candy Crushu bardzo często tak jest, że wiecie, jak się zbierze klocki, dużo klocków jednego typu, to się pojawia specjalny klocek, jak go się zbierze, to na przykład niszczy cały rząd. I tam są zrobione takie plansze, że jest jakiś poza główną planszą jest taka mała planszka, powiedzmy z trzema, pięcioma miejscami, gdzie są jakieś klocki, które można zniszczyć tylko tymi bonusowymi klockami. Więc są plansze, które możesz przejść tylko będąc wyskilowanym graczem, albo kupując za dolary specjalne bonusy, które ci pozwalają niszczyć konkretne klocki. I tutaj mam takie, kurde, ciekawe spostrzeżenie, które właśnie pokazuje też troszkę, jak czasami gracze oceniają, znaczy w zasadzie zawsze, to czasami widać bardzo, oceniają gry pod kątem własnej percepcji tej gry, a nie jakby tego, jak ta gra ze sobą działa. No bo w Candy Crushu, czyli w takich mainstreamowych match three, to jest zwykle tak, że ty jedyne, co robisz, to manipulujesz tymi klockami, a wszystkie takie rzeczy, że ty sobie możesz zebrać wszystkie jednego koloru, nie wiem, dokupić ruchy, zniszczyć konkretny klocek, to są bonusy, które kupujesz za dolary. To jest jakby, to są cheaty. A w PuzzleCraftie czy w ACS-ie to była część gry. To znaczy, ty za zasoby zbierane na polach kupowałeś sobie na przykład grabki, które zbierają całą trawę. Albo, nie wiem, kompost, który powoduje, że w następnym ruchu wszystkie nowe klocki, które spadną, to będzie zboże. Jakby tego typu rzeczy. I one tam były potrzebne, bo to była jakby część robiona tak, żeby była zbalansowana pod to, że gracz korzysta z tych rzeczy. To było jakby, ta gra pod to była zrobiona. A dostawaliśmy czasami informacje od graczy, że to jest trochę bez sensu, że to jest gra za trudna, bo trzeba korzystać z tych cheatów, mimo że one nie były za dolary, że one były po prostu częścią gry, to jakby jak gracze wchodzili z przyzwyczajeniami właśnie z Candy Crusha, to źle reagowali na ten mechanizm. To był mały odsetek graczy i część z nich potem się przekonała, część pewno nie, ale to było dla nas takim bardzo dużym zaskoczeniem. Wiesz co, ale to jest chyba kwestia skali. To znaczy, o ile w Candy Crush sadzę faktycznie te takie klocki na start, które dostajesz, że tam kupujesz za dolary, są cheatem niejako. One są za półtorej dolca na przykład i są strasznie nieprzydatne. W sensie, na przykład płacisz półtorej dolara, żeby zniszczyć dwa konkretne klocki. No i czasami masz wrażenie, że to jest właśnie, tak. Wiesz, po 10 failach masz wrażenie, że to jest właśnie ten języczek uwagi, który by ci dał to zwycięstwo i przejście do, nie wiem, 137 levelu z 600, czyli istotny progres. Istotna kwestia jest taka, że w Candy Crushu również te rzeczy dostajesz, to znaczy, żeby ci sprzedać towar za dolary, to oni ci dają takie próbki, oni ci nie? Dają sprawdź sobie, jak to zadziała. Ale potem... Później z tego, co pamiętam, też od czasu do czasu ci wpada coś takiego. Zdaje się, że to jest związane z tą retencją taką codzienną, że jak codziennie włączasz grę, to po tygodniu dostajesz tam taki klocek, nie? Ale swoją drogą to też jest zrobione naprawdę tak, że przynajmniej mi się zdarzały takie sytuacje, że często to było tak, że ach, już prawie kończyłem planszę i miałem zakitrany taki jeden specjalny cheat, używałem go i brakowało mi na przykład 10 punktów. I o Boże, jak ja wtedy byłem w stanie w nim rzucać dolarami. Oczywiście ja tego nie zrobiłem,
ale... ale znam osoby, które to zrobiły. Także właśnie, także i wtedy były takie momenty, że się zastanawiałem, czy to jest czysta losowość, czy to po prostu, czy te narzędzia są celowo troszkę za słabe. Nie wiem, to trudno mi powiedzieć, wiecie. Gracze doszukują się zwykle teorii spiskowych, bo tak, ach, ci deweloperzy w tych free-to-playach, jak oni nas okradają z pieniędzy. Wiecie, czasami tak, czasami nie. Czasami tak. No. I teraz jakby... Teraz opowiesz, jak okradałeś z pieniędzy. Nie, bo myśmy akurat byli całkiem fair. No dobrze, a u was to fair nie wynika trochę z... Nie spokło się tego, jak opowiadałeś, że ta gra najpierw była premium z mikrotransakcjami, a potem się okazało, że tak niekoniecznie żre, no to zrobiliście z tego free-to-playa i wtedy zeżarło. Powiem ci, że po części tak, ale druga część to jest taka, że zrobienie takiego, i to jest takie moja diagnoza tej sytuacji, że zrobienie takiego free-to-playa, który jest takim free-to-playem, który żre, gdzie są wieloryby, które płacą kurde po $1000 i w ogóle, to wymaga kilkudziesięciu osób, własnych serwerów, obsługi 24 godziny na dobę i z dwóch analityków, którzy ci siedzą i non-stop grzebią w tych danych i modyfikowania tej gry non-stop i utrzymywania jej przez, ja nie wiem, 2 lata i kupowania za grube miliony dolarów setek tysięcy użytkowników. I wtedy to spoko, to jest super biznes model. Ale jeżeli ty tego nie masz, bo masz zespół 5-10-osobowy i chcesz zrobić grę, trochę na niej pozarabiać, zrobić następną grę, trochę na niej pozarabiać, to musisz znaleźć jakiś inny sposób, ponieważ nie jesteś w stanie siedzieć w tych danych cały czas i potem obsługiwać tej gry i w ogóle, no to raczej musisz zrobić grę zamkniętą, w której jest wystarczająco dużo okazji, żeby ludzie zapłacili, ale to jest inny typ zarabiania. Więc wydaje mi się, że to raczej z tego wynikało, że po prostu to były zamknięte gry, które były od początku pomyślane na zamknięty content, na to, że je kiedyś kończysz, i po drodze są miejsca, na które możesz powydawać pieniądze. Nawet dokończenie niech będzie trudne, niech wymaga naprawdę dużo, dużo, nie wiem, grindowania i w ogóle, ale jednak to były gry, które miały jakiś progres i które się kiedyś kończyły, więc raczej z tego to wynikało. A nie sądzisz, że trochę z tego też, że ludzie, którzy grali w te gry, płacąc za produkt premium, nie życzyli sobie ajapów? Bo tak, jak ja kupuję sobie premium tak, grę, no. Wydaje mi się, że jest bardzo mało ludzi, którzy płacą za produkt premium. Bo Another Case Solve, Puzzle Craft 2, one były za darmo. Rozumiem. Ja po prostu tak patrzę ze swojej autopsji, nie? Po prostu, wiesz, ściągam sobie grę, która jest grą naprawdę, no jest premium, tam jakieś, powiedzmy, nie wiem, loty samolotami na komórkę, bo akurat to lubię. I nic z tego nicowego, żeby zobaczyć drugą część gry. Znaczy, gra składa się z dwóch chapterów, tak? Przechodzę pierwszy, dochodzę do drugiego i mi wyskakuje na twarz komunikat, no to teraz zapłać za drugi chapter. No hello, płaciłem za grę premium, no to od razu out z telefonu, nie? Już do tej gry nie wrócę. Nie wiem, też pewnie może coś z tego wynika, nie? Znaczy wiesz, no to w ogóle takie... No bo to jest takie coś, i to mi się wydaje, dotyczy nie tylko gier casualowych, że ludzie ci zapłacą w grze za to, co im się wydaje uczciwą ofertą. Tak. I to czasami zależy od tego, jak to będzie sprzedane, czasami zależy od tego, co to jest, ale jeśli nawet, i to jest też znowu takie moje doświadczenie, nawet jeśli ty jako deweloper masz taki moment, że myślisz, w sumie nie wiem, dlaczego ktoś by za to zapłacił, to możliwe, że gracze też za to nie. W sensie, nie jest tak, że jak dasz coś, co kosztuje, to wystarczająco dużo osób ci za to zapłaci, ale wydaje mi się, że w większości gier da się znaleźć, nawet jeśli one są premium, takie coś, za co jacyś ludzie zapłacą. Wiesz co, ale my na przykład w naszych grach, które sprzedajemy, jak już mówiłem poprzednio, na zasadzie ściągasz za darmo, grasz pierwsze pół godziny do godziny i wtedy płacisz za odblokowanie reszty kontentu. Mamy bardzo dużo tak zwanych troll jedynek, to znaczy ludzie dają nam jedną gwiazdkę na storach, ponieważ odpalili grę i och, po pół godzinie trzeba zapłacić. Jest takie mech, myślałem, że to za darmo. Tak w tej grze nie ma żadnych mikrotransakcji innych. Jest jeden app, kup grę. I to po prostu ludzie uważają, że jest strasznie nie fair, że jesteśmy krwiożerczym, złym deweloperem, który sobie rości po jakieś otrzymać pieniędzy za grę, naprawdę. Ten rynek jest naprawdę trudny.
No, ja uważam, że będzie tylko gorzej. Będzie gorzej, ale to powiem tak, bo jest taka jedna... Teraz te gry kupują tacy, którzy jeszcze tam pamiętają, że kiedyś się płaciło za produkty, nie? Ale teraz to już za co się płaci, tak? Poczta jest za darmo w postaci Gmaila, YouTube jest za darmo, Spotify jest za darmo, to wszystko jest za darmo, nie? Gdzie się nie rozejrzeć. Gry są za darmo. Ale wszędzie są reklamy, nie? To znaczy, ja powiem wam tak, jest taka jedna platforma, taka... O, reklamy. Taka platforma. Tutaj znaczek tamten. Ona jest no, bardzo niszowa już w zasadzie w tej chwili, ale co mi się podobało... Czy dobrze widziałem? Tak. No to jest hardkorowy. Tak, jestem, posiadam takie urządzenie i nawet czasami coś tam sobie na nich robię. Miałem jedną fajną funkcję, mianowicie, bodajże to się nazywa trial experience. I to tylko od dewelopera zależy, co i jak na jak długo udostępni, więc możesz przez na okres triala udostępnić całą grę, i potem po zakończonej rozgrywce, znaczy na przykład nie, ustawiasz sobie na jeden dzień, po jednym dniu grania osoba stwierdza, dobra, chcę kupić, albo dobra, nie chcę kupić, dziękuję, do widzenia. Nie? I to mi się akurat bardzo spodobało w tej platformie, bo to kurczę też działa, szczerze powiem. Nie? O, wiesz, co ci powiem jeszcze a propos reklam, bo tak mi odpaliłeś, że ostatnio w coraz większej ilości gier się pojawia takie coś, że to od ciebie jako od gracza zależy, czy ty chcesz obejrzeć reklamy. Tak. W sensie... Tak. I... Może za jakiś czas jakby ta świeżość minie, ale po tym jak niektóre gry tak waliły ci reklamą, wiesz, co planszę, jak się pojawiały gry na zasadzie, słuchaj, nie musisz, ale jak chcesz, to tutaj masz, damy ci znać, jak będą, to po prostu żarło strasznie. W sensie... Żarło, sam oglądałem, och, a jak runa, w momencie, w którym runy nie były, że tak powiem, 100% drop, to ja miałem ochotę po prostu hejtować w sieci Arstanea, no. Serio. Tak, no co, cóż mogę powiedzieć. I poczekajcie, i jeszcze tak skoczę a propos tego, że jeszcze wrócę do tego match free. Bardzo ciekawym przypadkiem było ta gra, o której powiedziałeś, czyli Puzzle Quest, która była takim pierwszym, swoją drogą, ona była silną inspiracją jedną z do Puzzle Crafta, nie? Bo tam było takie coś, że wiesz, że to jest typowy RPG. Dostajesz questy, zabijesz potwory i w ogóle, tylko walki, czyli te questy, to było właśnie match free. Tak. I zbierając różne kolory, ładowałeś różne sobie zaklęcia, napierdalałeś w te potwory i było fajnie. I oni tam mieli... I to była gra taka normalna, premium, nie? Tak, pudełkowa, nawet gdzieś pudełko jeszcze chyba mam. No, ja w nią... Ja w nią jakś tą myszką przemęczyłem, ale rzeczywiście wersja iPadowa jest dużo lepsza, bo po prostu masz free, aż się prosi, wiesz, o mizianie palcem. Tak. To jest, ja po tym, jakby po Puzzle Craftach i w ogóle zawsze jak tak patrzyłem się bokiem na ekran iPada, to widać było taką szachownicę po prostu, aż wygniecioną na tym ekranie, dokładnie tam, gdzie była plansza z klockami. No ale wracając do Puzzle Questa, oni zrobili tam na przykład takie coś, że tam wszystkie mechaniki były jakieś oparte o klocki, czyli tam miałeś walki, researchowanie zaklęć, trenowanie wierzchowców i coś tam, i wykuwanie przedmiotów, tylko każde z nich było oparte na troszkę innej mechanice. W sensie troszkę inaczej spadały klocki, troszkę inne cele miałeś, czasami trzeba było zebrać odpowiednio dużo jakichś, czasami coś to było na czas, czasami trzeba było zebrać klocki specjalnego typu. Tam to było bardzo fajnie zrobione, bardzo konsekwentnie i tak elegancko. A jednocześnie tam to była taka hardkorowa gra i pod względem trudności, ale też pod względem tego, że no, po prostu był taki, wiecie, no taki fantaziak, nie? I tu powstaje pytanie, czy to jest gra dla casuali? To nie jest gra casualowa, już sam to powiedziałeś, nie? Mogę się tylko opierać na tym, jak widziałem, kto w nią grał i komu się podobała, to nie byli to gracze pierwotnie casualowi. To byli raczej gracze, którzy grają we wszystkie gry, grają w RPG, grają w AAA, grają w jakieś takie, wiesz, Dark Soulsy czy coś. I to była dla nich taka wycieczka, żeby sobie w świat telefonu w takich godzinach. Nie znam osobiście, czyli to jest, wiesz, taka anegdota, to nie są prawdziwe dane, nie znam osobiście nikogo, kto byłby takim graczem casualowym, który przez to trafiłby do świata gier, albo w ogóle by się Puzzle Questem zainteresował. Okej. Okay. Mówisz o Puzzle Questie czy Crafcie?
To było o Questie. Ale Quest to Crafta to żarli. Gra jest. Crafta to żarli casuale, jak wiesz. Jak... No, dokładnie. Tylko Puzzle Quest był dawno temu, to znaczy rynek casualowy wtedy się tak w zasadzie w tej formie, w jakiej on teraz jest, masowej rozwijał bardziej niż, niż już był jakoś Słuchaj, w ogóle ustawiony. A propos kupowania i nie casualowych rzeczy, to też żeśmy mówili, że zależy, co można sprzedać. Ja na przykład się straszliwie zmonetyzowałem tylko na jednym match free i to nie było Candy Crush Saga, to było Battle Gems, które było właśnie o tym, że zbierając klocki walczysz z potworami, bo zacząłem to grać i to była taka śmiechowa gierka z bardzo kiepskimi żartami słownymi, więc już miałem do niej słabość. naprawdę żenującymi. I walczyłeś z potworami i w ogóle i w którymś momencie wyskoczyła mi taka plansza i powiedziała, słuchaj, już tutaj dużo grasz i co ty na to, żebyś nam zapłacił za super smoczą, wykokszoną złotą zbroję, która nic nie robi, ale świetnie wygląda i się składa ze smoczego hełmu, smoczych butów, złota w ogóle, coś tam i będziesz super i będziesz należał do świetnego klubu fajnych gości, którzy nam płacą. I to takie pierdoły były i tam dostaniesz troszkę waluty czy coś takiego i chyba nieskończone życia. Bo wcześniej tam i w ogóle nieskończone życia i ten, ale to generalnie widać, że to jest taka ściema po prostu, że tam jest po prostu napisane weź, tutaj masz wszystko, dajemy ci wszystko, piękne przedmioty, sławę, bohaterów, w ogóle super, za jedyne 10 euro. Zastanawiałem się, 2 sekundy i kupiłem. I tak, super. I co się okazało? Okazało się, że ta gra bez limitu jakby żyć jest nudna, i przestałem grać. Po prostu. I tyle. Ale z drugiej strony jakoś nie czułem się oszukany, bo dostałem zajebistość i rzeczywiście byłem zajebisty, już po prostu zniszczyłem tę grę. Wygrałeś słowem. Nie mogę w nią grać, to już nie muszę w nią grać. Było tylko głupie match free. Ale to była jedyna gra, na której się tak zmonetyzowałem i w sumie nie wiem, na co mnie chwycili. Chyba na jakąś taką przaśność i w ogóle. Albo w odpowiednim momencie mi to zasunęli. Ty, to ty jesteś jednym z tych użytkowników, co na iPhone'ie kupili tą aplikację za $999. Nie, z diamencikiem. Właśnie ja normalnie jestem skąpym graczem i praktycznie nie wydaję pieniędzy w grach. Demet, to mi się nie kompiluje. Także, a tutaj jakoś, ale to dlatego, że miałem strasznie pozytywne odczucia względem tej gry. One sprawiały mi po prostu bardzo dużą przyjemność. I tak sobie pomyślałem, że kurde, oni zrobili dla mnie taką fajną grę, to są praktycznie moi kumple i teraz mi jeszcze dają takie fajne rzeczy, to im dam pieniądze. No i poszło. Wiesz co, ja mam wrażenie, że to nie jest ten mechanizm z diamentem, gdzie ludzie kupowali, żeby się poczuć, że są tacy, wiesz, bardzo bogaci ich stać, tylko jest ten mechanizm, kiedy dostał złotą zbroję, ale za 10 euro, więc nie za dużo. Tak tanio, okazyjnie złapał. A czy to było free to play? W tę stronę. Tak, to było free to play. No ja na przykład tak samo, po kilkudziesięciu godzinach w Puzzle Crafcie, z takiego zwykłego, przyzwoitego obowiązku kupiłem to 2 razy szybsze respawnowanie tych sobie i żonie oczywiście. No, no to bardzo, bardzo, bardzo ale fajnie. Nie, bo to zupełnie właśnie nie chodziło, że ta gra mi zareklamowała, będziesz zajebisty w złotej zbroi na tęczowym rumaku. Nie, po prostu kurde, no tam sypnę, nie? No bo tak głupio. Znajomi są. Ty nie masz tak niskich też, pobudek. Ale nie, naprawdę. No, kilkadziesiąt godzin to nie u wszystkich znajomych. Ja rzeczywiście, ja mam takie coś, że płacę za gry free to play, w których spędziłem bardzo dużo czasu. No. Wybieram sobie tam tak, płacę około 3 euro zwykle tak. O, mniej więcej. Bo zwykle są tego typu rzeczy w środku, które jestem w stanie, za które jestem w stanie zapłacić, albo jak znajomi robią, to też zwykle coś tam zapłacę. Ale słyszałem na przykład historię, nie będę przytaczał od kogo, że ktoś sobie grał w taką gierkę, wiecie, jakieś tam generałowie, walki i tak dalej. Grał w nią chyba z 1,5 roku, czy ponad rok generalnie. I wymaksował praktycznie wszystko, nie płacąc nic. Olbrzymie ilości czasu, energii, zupełnie totalny maks. I tam się pojawił jakiś nowy, nie wiem, oddział, nowy coś, nowa armia. I tak sobie pomyślał, kurczę, mógłbym ją maksować jeszcze przez 1,5 roku. Ale może sobie kupię walutę w grze
i sobie wymaksuję od razu w nagrodę za to, że tak długo grałem i nie wydawałem pieniędzy i spędziłem z tą grą tyle czasu i to jest takie moje hobby i w ogóle. I wydał 1500 zł. Okej. No, więc czasami to też pokazuje, że to jest naprawdę gra na długi czas, że dostarczasz komuś możliwość grania za darmo przez ponad rok i on ci potem płaci, wiesz, 1500 zł. I skończył grać. No i skończył grać, tak. No ale wiesz, no sprzedałeś komuś grę za 1500 zł, no. W sumie. Oczywiście dużo innych graczy wziąłem za darmo, więc to się tak łatwo nie przelicza, ale to ciekawa historia jest. No. A propos takich rzeczy, właśnie też w PuzzleCraft 2 była taka rzecz, że napisał, czy wrzucił na Facebooka screena jakiś tam gracz i pokazał taką totalnie wymaksowaną planszę, gdzie po prostu najrzadszymi puzzlami po prostu zbierał złoto, runy, w ogóle, o Jezus Maria, i tak myślimy, oj, dobrze mu idzie, nie? I tak go szturchamy, ej, słuchaj, a czy może wydałeś jakieś pieniądze w tej grze, nie? A on mówi, nie, ja tam sobie tylko kupiłem właśnie, nie wiem, przyspieszanie tam, czy tam razy dwa coś. Ja tak gram, że to sobie wszystko sam odblokowałem. W PuzzleCraftie 2 był taki motyw, że mogłeś mieć różne rzeczy ustawić sobie w herbie i większość z tych rzeczy sobie mogłeś znaleźć w grze, ale jeśli chciałeś mieć runę w herbie, to musiałeś kupić najdroższy in-app za 100 dolców, nie? Takżeśmy to wrzucili tak, okej, może ktoś jak już wyda te 100 dolców, to dostanie tę runę w herbie. I ten gościu napisał, nie, nic nie wydałem, tylko tam sobie kupiłem jakby takie te dwa non-consumable, przeszedłem, wymaksowałem sobie całą grę grając sam i potem wydałem 100 dolarów właśnie mieć tę runę w herbie. Final achievement taki. Tak, i tak żeśmy sobie myśleli, okej, no to w sumie. I także czasami to też pokazuje, że jak kogoś bardzo zwiążesz z grą i dasz mu tam robić świetne rzeczy za darmo, to on w końcu wyda te pieniądze. Ale to już jest ten taki kawałek, który kurde jest tak, trochę jest o robieniu gier, ale tak trochę jest o sprzedawaniu rzeczy. I to zawsze jest takie pytanie, gdzie ty na tej skali między robieniem gier a sprzedawaniem rzeczy jako deweloper się czujesz dobrze. Bo są różne punkty, nie? To znaczy to chyba jako twórca musisz czasem sobie o tym pomyśleć, dla kogo ty to robisz. No, nawet nie w kontekście sprzedawania, tylko tego, kto obejrzy twoje dzieło poza tobą, twoją żoną i twoją mamą, nie? To jest tak, ale wiesz, ilu w naszej branży jest takim ludzi, którzy nie chcą o tym myśleć, którzy by chcieli całe życie, nie wiem, modelować nogi postaci, rysować tekstury schodów ale i tak wiesz, dalej. To są trochę dwie rzeczy, bo jedna sprawa jest taka, że rzeczywiście musisz o tym myśleć i to jest bardzo w porządku, bo dobrze trafiać do więcej niż do siebie, nie? I do swojej matki i najbliższego kumpla, ale trochę jest tak, że jak pracujesz... Którzy niekoniecznie robią to dlatego, że im się podoba, tylko dlatego, no właśnie, że nie ale też jak siedzisz w takim kingu, czy w jakimś takim molochu od free-to-playów, to ty w którymś momencie już raczej nie robisz gry, ty już tylko wykorzystając zrobioną grę sprzedajesz mniej usługi. Starasz się robić sytuacje, które powodują, że gracz będzie wydawał pieniądze. I to już tam tak czuję intuicyjnie, że tam gdzieś jest jakaś granica, ale jest to uchwytna. Taka fanie dla twórcy, albo w tym, co kogo interesuje. Albo mówię tylko o sobie, to też tak może być. True. Bo tak jak mówisz o grach, ja czasami jak mam odpał i potrzebuję oczyścić umysł, to właśnie robię sobie jakąś grę casualową, która jest permanentnie o niczym i właśnie tak na Windows Phone'a, nie? I po prostu dobrze mi się w starym XNA robiło, czy tam w monogame i tak mi zostało. I dosyć szybko i sprawnie się w tym poruszam jeszcze. I wiesz co, ja te gry robię dla siebie, nie? Tak naprawdę. Znaczy wiadomo, ktoś to gra, ludzie to pobierają, bo czasami się można zdziwić, jak patrzę sobie na te statystyki, ale ja te gry robię naprawdę dla siebie. Jest kolejna wydana, dziękuję, do widzenia, zapomniane, nie? A po tam dwóch, trzech dniach myślenia nad tym, mogę wrócić do tego, czym się zajmuję w głównej mierze, po godzinach oczywiście. Czyli używasz swojej pracy jako hobby, żeby mieć siły używać jakby swojego hobby jako pracy. Tak. Cokolwiek powiedziałeś, chodzi mi po prostu o to, że praca jest typowo moim hobby i to jest fakt. W godzinach pracy po prostu pracuję, a po godzinach pracy robię dla fanu.
po prostu. No. Nie? I ten fan daje mi to, że na drugi dzień w pracy mogę spokojnie się skupić na tym, co mam do zrobienia. Nie? No tak. I faktycznie takie gry mi się przydają. Polecam, no. Jak ktoś chce sobie spróbować, to polecam. No. Dobra, to wiesz co, ja tak myślę, że ja w zasadzie chyba większość tego mojego tematu gdzieś tam wyczerpałem. Mm-hmm. Patrzę na skrypt i mi się wydaje, że nie. A, jeszcze tam o story mam kawałek, o granów, zachodzą na story. To jest w zasadzie taki... Przerwę ci jeszcze. No, najbardziej interesowałoby mnie The Case Solved, żeby się powiedział. Czytałem tam twoją prezentację. Tak, bo się miałem powiedzieć, że to jest świetny case. Nieźle się zakręciliście w ogóle z dwoma płciami postaci, jakimiś różnymi punktami, tak. Piramidalnie jakoś się rozrastało. To była w ogóle strasznie fajna gra i nam się ją bardzo przyjemnie robiło, przynajmniej mi, i graczom się bardzo podobała. I ona gdzieś tam była w jakimś takim, wydaje mi się, sweet spocie, trudnym do określenia między takimi grami casualowymi, grami detektywistycznymi i takimi grami. Bo ona miała, wiesz, zupełnie normalną, porządną, rozpisaną, wiesz, na 5 rozdziałów historię z takim wątkiem, z punktem kulminacyjnym, ze zwrotami akcji. Praktycznie, wiesz, tak bardzo żeśmy do niej podchodzili jak do pisania serialu trochę. Że każdy rozdział to był taki sezon, który się kończył jakimś cliffhangerem, jakiś jeden wątek przewodni, ale też tam były takie odcinki, sprawy takie zupełnie z dupy, żeby gracza gdzieś tam odciągnąć. I to był jeden kawałek. Wiesz, tam były dialogi, no nie, że tyle co w Wiedźminie, ale naprawdę na grube, teraz nie pamiętam, setki tysięcy znaków na pewno. Właśnie, nigdy nie rozważaliście nagrani? O nie. Okay. Nie, to straszne koszty. Ale są gry, które to robią, nawet na mobilka. Ale nie, to te koszty po prostu, one były koszty, czas, to w ogóle... Dobra, no dlatego... już nie ma, mnie nic nie było w ogóle. Nie, w sensie tak, rozważaliśmy to na samym początku produkcji, w sensie w preprodukcji i dlatego wszystkie, jak tam odpalasz dialogi, to leci takie bla, 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 bla. I najlepszy komentarz, jak żeśmy byli, przeczytali gdzieś, to świetna gra, sprawdziłem, kto ją robił i myślę, że dialogi są cały czas po polsku, mimo że gram w wersji angielskiej. więc tak. Więc z jednej strony to była taka prawdziwa gra. Z drugiej strony te mechanizmy w środku, one były celowo miały być bardzo przystępne, czyli bo tam ona się składała z takich spraw. I te sprawy robiłeś tak, że zawsze na początku zbierałeś poszlaki, te poszlaki zbierałeś właśnie na match free, a potem miałeś w różnej kolejności takie 3 minigierki, które się nawiązywały do różnych takich klasycznych planszowych gier detektywistycznych. Było przeszukanie mieszkania, takie trochę ciepło-zimno, chodziłeś po pokojach, przeszukiwałeś meble i przedmioty, w nich i musiałeś znaleźć w odpowiednim czasie ten przedmiot, czyli takie naprawdę ciepło-zimno. Było wyszukiwanie podejrzanych takie na zasadzie, czy ma długi nos, czy ma czarne włosy, czy coś tam. I trzecie to było szukanie rzeczy na mieście, czyli miałeś rzut miasta i tam było na przykład, to miejsce jest 2 przecznice od jakiejś wody i nie dalej niż 3 przecznice od poczty. I im lepiej ci poszły ta pierwsza część, ta taka właśnie match free, tym więcej miałeś hintów w tych poszczególnych, tych kolejnych gierkach, ale... To właśnie świetny element hardkorowy, że gracz wiedział, kiedy dobija sobie do tego, że już ma maksymalnie dużo tych hintów i to naprawdę pozwalało tym graczom hardkorowym w tej grze się spełnić, bo się grindowało, aż miałeś fulla, to było fajne. Tak, i oczywiście tam było takie coś, że mogłeś tą sprawę sfejlować, więc to w przeciwieństwie do Puzzle Crafta, to tutaj był taki, jakby mogłeś sfejlować, wtedy ją powtarzałeś. No tam oczywiście jakieś cheaty były po drodze i tam mieliś dużo narzędzi, które ci pomagały. I tam była jeszcze jedna rzecz, która w sumie się okazała dość trudna i spowodowała, że potem w którymś momencie już mimo, że i my byśmy z chęcią pewno zrobili drugą część i gracze by pewno łyknęli drugą część czy tam dalsze dodatki, to w którymś momencie już było je trudno robić. Bo to była gra, gdzie był rozwój postaci. Bo w takich wszystkich sagach i tak dalej cały czas tylko ty się uczysz jako gracz i te plansze mogą być dowolne, nie? A tutaj było tak, że ty miałeś tam swoją postać, taką w RPG-u, która miała drzewko rozwoju, miała skille, które mogłeś używać ileś razy podczas tej rozgrywki, które ci pomagały po prostu. Więc gracz był coraz lepszy.
więc te zagadki powinny być coraz trudniejsze, ale mając ograniczoną ilość miejsca na planszy, w którymś momencie już trudno było zrobić rzeczy jeszcze trudniejsze. Więc doszliśmy do takiego momentu, gdzie dało się zwiększać trudność, tylko nie wiem, wydłużając granic czy coś, co już nie było fajne. I ta końcówka gry już tak się przeciskała przez taki kawałek, że już jest prawie zbyt żmudna, żeby była... No ja nie skończyłem, przyznaję. Mimo, że, ale tam znowu jak ktoś już tam doszedł, to dużo osób to się przez to się przepchnęło, bo historia po prostu gdzieś tam ciągnęła. Więc to było takie wyzwanie. Potem jak żeśmy zrobili dodatek, to żeśmy zrobili taki dodatek, gdzie były takie tajne sprawy, które mogły się odblokować, one tam były jakby na boku. Taki spin-off trochę, takie zupełnie związane ze sobą i one były na różne poziomy trudności, tak żeby gracz mógł czasami zagrać jakąś łatwiejszą, trudniejszą, ale no to było tak, że po prostu potem już tam w zasadzie nie było miejsca na dodatki. No to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że jak masz historię, to ta historia się w końcu kończy. Jak się skończy, no to trzeba zaczynać, no wiecie, no po prostu nową historię i to też powoduje, że tych dodatków nie można robić w nieskończoność. No ale byliśmy tego świadomi, więc ta gra była zaplanowana od początku na jakieś takie, jako zamknięta całość. Swoją drogą, wiecie, z drugiej strony skończyło nam się miejsce na teksturach, na nowe elementy w którymś momencie, więc też no już niewiele więcej tam się dało zrobić, więc ale to w końcu wyszła taka fajna, zamknięta rzecz. Ona bardzo, bardzo dobrze zarabiała, mimo że była za darmo i nie miała czegoś takiego jak dokupowanie kontentu, mimo że to aż się o to prosiło, tylko tam po prostu było trochę grindu, który sobie mogłeś przyspieszyć, bo między tymi głównymi sprawami fabularnymi to miałeś takie ogłoszenia z gazet i musiałeś na przykład zrobić, nie wiem, 10 ogłoszeń z gazet, zanim zagrasz następną dużą sprawę fabularną i to był kawałek, który można było przyspieszać. Tam też strasznie fajnie nam weszło osadzenie monetyzacji w fantazji w grze, bo wiecie, to chcieliśmy zrobić grę o prohibicji, no ale na App Store, jak jest duża rola alkoholu, to jest wyższy rating, więc myśmy wymyślili, że chcielibyśmy zrobić o prohibicji, ale nie może być alkoholu, więc wymyśliliśmy takie miasto, gdzie cukier jest zabroniony prawem. Bo zęby psuje. Tak, i to była taka cukierkowa prohibicja, więc wiecie, podziemne cukiernie, przemyt syropu klonowego z Kanady, jakby wszystkie rzeczy jakby z prohibicji, tylko odnośnie cukru. No i drugą walutą były cukierki. Artur się zawiesił. Dopadli go. To za tą prohibicję. To tak siedziało... O, garnek. No. Zacznij jeszcze raz o cukierkach, że drugą walutą były cukierki i wtedy cię zerwało. A, dobra, to powiem jeszcze raz, że a mówiłem, że chcieliśmy tak, zrobić... Tak, prohibicja tego i drugą walutą były cukierki. Były cukierki, to jest takie naturalne, że jak chcesz coś sobie przyspieszyć albo coś załatwić, łamiąc zasady, to kogoś przekupujesz cukierkami, bo one są nielegalne. I to fajnie siadło w świecie. I jakoś tak byliśmy z tego mega zadowoleni, że to nie były kolejne kryształki, czy jakieś magiczne jinxy, czy jakieś unobtainium, czy coś takiego, tylko coś to tak fajnie w tej grze się działo. To było bardzo w porządku. Tylko tam właśnie to match free było po prostu mechaniką użytą w normalnej grze. Więc troszkę inaczej żeśmy do tego podchodzili, no i się pojawiły te takie kawałki z balansem, o których właśnie mówiłem, że to było trudno połączyć z rozwojem postaci, z rozwojem historii i tak dalej. Nie pozwalało to na takie utrzymanie w nieskończoność tej gry. A druga rzecz, to co powiedziałeś, to tak daliśmy graczom możliwość wyboru płci i stworzenia własnego awatara i były napisane dialogi, które się czasami różniły dla kobiety i dla mężczyzny i był oddzielny wątek romantyczny dla kobiety i dla mężczyzny. Te same postaci w tych samych sytuacjach, ale czasami tam się coś więcej pojawiało i na koniec miałeś dla kobiety i dla faceta inną sprawę, taką kończącą właśnie, no to było w porze. Żeśmy bardzo dużo zastosowali tam takich patentów z takich seriali kryminalnych, czy takich, gdzie jest detektyw i pani policjantka, czy tam coś takiego. Takie, wiecie, to był bardzo, bardzo przyjemny projekt był. Bardzo fajny. Tak nawiązując do tej twojej definicji casuala, że to się opiera na fantazji, czy gdybyś wziął dokładnie tę samą mechanikę, tylko wymienił to na prawdziwy klimat noir i prawdziwą prohibicję i prawdziwe morderstwa, to przestałby to być casual?
Nic nie zmieniasz. Znaczy, no, tak powiedz, nic nie zmieniasz w tej warstwie gameplayowo-balansowej. Zastanawiałem i nie wiem. Bo z jednej strony, patrzcie, hopy, one są o poważnych sprawach, w sensie tam są trupy są. I tak dalej. I są casualowe. Z drugiej strony, ale tam jakby wszyscy wiedzą, że hopy są o poważnych rzeczach. Po pierwsze, nie wiem, jakby ludzie zareagowali na poważną prohibicję, gdzie zbierasz klocuszki. Nie mam pojęcia. Może by to łyknęli, że to jest takie... No, puzzle questy mieli no, potwory, tak? Były czaszki, jakieś takie no, rzeczy. Tak, ale puzzle quest to dużo, dużo, dużo wcześniej, nie? Sam mówiłeś, że to jest Druga rzecz jest taka, że pewno sam fakt, że tam się pojawiły cukierki, jakoś spowodował, że ta gra się wydawała taka mniej poważna i taka przyjaźniejsza. Nie mam pojęcia dlaczego, ale to gdzieś tam jakby, gdzieś tak, ten klimat był taki, on był taki niby poważne rzeczy, ale z takim trochę przymrużeniem oka, więc takie przyjazne to było trochę. Mimo, że tam wiesz, też były trupy i wzruszające momenty i tak dalej. Mhm. No, ale nie wiem, czy gdybyśmy to zrobili o poważnych sprawach, to by to, jak ta gra byłaby odczytywana. Nie mam pojęcia. W sumie. No, więc morał taki ogólny jest taki, że jeśli się dorzuca do takiej match free historii albo nie daj Boże rozwój bohatera, to ta gra się kończy po prostu. Ona to wtedy wkładasz w tę grę mechanizm, który powoduje, że w którymś momencie już praktycznie nie będzie dało się robić następnych dodatków. Więc albo będziesz musiał bardzo przemyśleć koncepcję gry. Ale to nie jest w każdej grze? Znaczy, nie, chyba tak nie jest. Nie, nie, Tomek, bo jak weźmiesz sobie tego starego, staruteńkiego diamenciki, tak, o których ci link tam wysyłałem, to tam były trzy tryby. Jeden to był jakiś nieskończony, drugi to był na czas i w zasadzie trzeci już nawet nie pamiętam, o czym był. Ale to było tak, że mogłeś to łupać non-stop. To no nie miało tak, ale żadnego rozwoju postaci. Właśnie piję do tego, co Garnek powiedział. Aha, okej. Okay. Rozwój postaci to w każdej grze, no. No dobrze, no ale w WoWie... W WoWie kiedyś do 40 levelu się, czy do 60 levelu, tak, w podstawce się levelowało. Teraz, jak się nie mylę, do 100. 110. I też jest 110 już. Tak, natomiast muszą dorzucać content, bo inaczej ludziom się kończy. No muszą, ale to Garnek też dorzucał content, tak? Jakby... No właśnie, tylko chodzi o to, że mam wrażenie, że inaczej, bo w Candy Crushu to ja też dorzucam content, ale ja korzystam z tych samych mechanizmów, one są ustalone... No modyfikujesz je. Tak, ale w którymś momencie ja po prostu zestawiam z mechanizmów, które już są i mogę tych plansz nastukać setki, co w sumie jest. Tam się w którymś momencie te nowe mechanizmy już pojawiają bardzo rzadko i one wszystkie są w podobnym spektrum trudności. A u nas, w tym konkretnym modelu ACS-owym, czy nawet puzzlecraftowym, ale w ACS-owym to było bardziej widać, jak gracz dostawał coraz więcej skilli, które pozwalały mu łatwiej rozwiązywać sytuację na planszy, to ta sytuacja na planszy musiała być coraz bardziej skomplikowana do momentu, w którym ja już na przykład osobiście miałem problemy ze zrobieniem kolejnej planszy, która byłaby jednocześnie dała ci możliwość przypimpowania, wiesz, wykazania się tymi skillami, a nie była jakoś koszmarnie żmudna. I to może wynikało z tego, jakie te skille były i po prostu jakby z tą wiedzą teraz pewno, jakbym robił podobną grę, to bym troszkę inaczej to zrobił, ale taki konkretny case nam się zrobił, znaczy z takim problemem, żeśmy się zetknęli po prostu. Mhm. Że w którymś momencie już nie bardzo wiedziałem, co tam jeszcze dałoby się zrobić, żeby było trudniej, a nadal ciekawie. A jak mam Candy Crusha, to nie mam tego, po prostu robię permutację i wrzucam. Jasne. A w Diablo nie zrobili ostatnio takiego patentu? Ja nie gram w Diablo 3, ale z tego, co gdzieś tam czytałem, zrobili jakiś taki motyw, że się levelowało, a potem wprowadzili nowy system leveli, który się jakoś inaczej nazywa i trzeba je zbierać od nowa niejako i przez to te skille, które miałeś wcześniej, przestały działać, bo teraz jest inny system levelowania, czyli dochodzisz do ostatniego levelu, a potem musisz zbierać coś innego zupełnie. Co niejako anuluje ci umiejętności, które zdobyłeś, tak? Czyli nie wiem, w takim cukierkowym czymś wprowadzasz triadę, nie wiem, czy mieliście triadę, ale wprowadzasz triadę i teraz nagle twoje skille są nic nie warte, bo musisz je mieć na jakby nowym poziomie i od zera zbierać, nie? Wiesz, to się da jakoś, to się takie da trochę jakoś anulowanie, przejść, trochę oszustwo, nie? Ale tak naprawdę... No, ale wiesz... Jeśli gracze to łykają... No właśnie, bo gry to są wszystko no, tak jak... Diablo łyknęli, są zachwyceni, bo znowu można levelować, nie? No właśnie.
No, bo w sumie gry to jest trochę jak taki magik na scenie. W sensie publiczność chce być oszukana, tylko to musisz robić odpowiednio wiarygodnie, nie? Jak oszukasz w ten sposób, że dasz szansę mieć znowu frajdę z gry, to ludzie to kupią. A jak oszukasz po prostu, bo jesteś chujem, to nie kupią, no. To jakby to gdzieś prawda. Tam musi być jakaś taka uczciwość, no bo ludzie, no co, mogą poświęcić czas na coś innego. Nic ich w sumie nie zmusza do tego, żeby grać w twoją grę, w której ich źle traktujesz, no. To już teraz chyba skończyłem ten kawałek. Mój. To przekażę kawałeczkę i najmniej mi się coś przypomnie, to najwyżej będę się dobijał. Jasne, to czyli teraz, że ja. To było mecz 3, a teraz się zaczyna kasino. Kasino, tak? No przede wszystkim, cóż, trzeba rozróżnić, jakie są gry kasynowe. I to jest największy problem, bo gry kasynowe są offline i online. To jest podstawowy podział, który zresztą też my mamy u siebie zrobiony. Czym się to różni? No tak jak nazwa wskazuje, tak? Jedne gry wymagają bycia online'owego, drugie jak najbardziej niekoniecznie. Po co ten podział? No podział jest bardzo prosty. No, nie wszystko musi być social, bo nie wszyscy ludzie chcą być social, nie wszyscy chcą z kimś jakkolwiek mieć kontakt, albo po prostu, najprościej mówiąc, nie mogą. Dlatego my akurat w firmie mamy te dwie odnogi. Ta część właśnie offline'owa jest na przykład skierowana do ludzi, którzy ściągają sobie grę, ściągają sobie stoły, wsiadają w samolot i w czasie lotu chcą sobie po prostu pokręcić kółeczkiem. I jest też skierowana do ludzi, którzy no, nie chcą grać w gry, jakieś shootery i tak dalej, tak jak wspominałem. W zeszłym roku, jak mieliśmy, czy tam półtora roku temu, mieliśmy analizę ludzi, którzy grają w te gry offline'owe, to na przykład oprócz tego, że były to standardowo, może nadużycie słowa standardowo, ale panie w wieku tam 45-55, gospodynie domowe ze Stanów Zjednoczonych, ale byli też na przykład lekarze i żołnierze. Bo akurat jestem w stanie sobie wyobrazić, że żołnierz jako jedną z ostatnich rzeczy by chciał robić to grać w shootera na mobilach, więc jest dla mnie to jak najbardziej usprawiedliwione. Co ciekawe i w zasadzie jest niezwykłe w tych grach, które my akurat mamy, to jest to, że nie ma nachalnego czekania. Tak jak wspominaliśmy tutaj o serduszkach i tam kombinowaniu z przełączaniem czasu, to po prostu u nas to w ogóle nie ma sensu. Dlatego, że jak się odpali grę, pogra się w jakiegoś tam sobie slocika, przykładowo, skończą się te chipsy, bo my monet żadnych nie używamy, tylko używamy chipsów, bo to jest takie bardziej profesjonalne, powiedzmy. To wystarczy poczekać parę minut w zasadzie, żeby dostać kolejną porcję do pogrania. I to jest takie troszeczkę inne, no bo jest prosta sprawa. Może moglibyśmy to zabezpieczyć po prostu w ten sposób, żeby sprawdzać, kiedy była ostatnio gra uruchomiona i jakieś tam cudowania robić. I robić po prostu ludziom pod górkę, a my wyszliśmy z założenia, że nie będziemy ludziom robić pod górkę, robimy tak, żeby było im miło, żeby chcieli do nas wrócić. I jak się spojrzy na te tytuły nasze, to pytanie się może pojawić, gdzie w tej części offline'owej jest zysk? No cóż, zyskiem są ludzie. To jest pierwsza sprawa, bo z tego sobie trzeba zdawać sprawę, bo generalnie ludzie, którzy... Bo tutaj retencja jest bardzo niska teraz generalnie w grach takich casualowych, slotowych, gdzie tam po miesiącu to jest parę procent w zasadzie. Day one to... W zależności od projektów, jak się popatrzy na statystyki, które można zobaczyć w internecie, to jest około 37-40%, w sumie czasami nawet nie więcej. To garnek łupie w klawiaturę? Tak, garnek. Tak, to garnek. Troszkę, przepraszam. Nie, spoko, łupiesz, chłopie, łupiesz. Albo wyłącz mikrofon, tata. No, nic, rzeczywiście mogę. No. Więc... Tak, nie słychać cię. Więc problem jest jak zwykle wszędzie z retencją tutaj i właśnie u nas tak trochę magię zdziałało to, że ludzie nie muszą dużo czekać, żeby sobie pograć. Gdzie u nas jest ten taki zarobek, który widać, to jest to na pewno, że gracz może na przykład obejrzeć sobie reklamę wideo za dodatkowe chipsy, co jest dosyć normalne aktualnie wszędzie. Może sobie na przykład podwoić ilość chipsów, którą dostaje w wyniku zakupu, na przykład też oglądając wideo,
więc takie bardzo standardowe ruchy i to po prostu działa. Nie są te reklamy u nas zbyt nachalne, to nie jest tak, że wystarczy raz zagrać, dostaje się na twarz 30 reklam wideo i 5 interstitiali, czyli tych reklam pomiędzy stanami, więc dosyć luźno i ludzie po prostu w to grają i się dosyć przywiązują. Pierwszy tytuł, który robiliśmy slotowy, było to Journey of Magic, był to taki nasz typowy eksperyment, bo wcześniej firma nazywała się Game Lion i robiliśmy gry ogólnie mobilne i robiliśmy gry na zlecenie firm takich jak Nokia i tak dalej. Roba, gdzie jesteś? O, właśnie go chciało. Wracam? Nie wiem, czy wracam, wróciłem? Nie, kręci się. Wracam na razie. Kręci się. Świetnie. Fajnie jakbyś był. No ciekawe, czy wskoczy. O, proszę dobra, pana, ale się zepsuło. Krzysiek, jeszcze tylko tak sobie zastanawiam się, czy my nie powinniśmy zacząć od tego, czym są gry kasino, bo przy każdym... No właśnie, też się chciałem, no, też się podrzucić taki. Tak, jakoś... Dobrze. Ale to dobrze, może dobrze. Skończ wątek i wtedy zrobimy. Bo ja powiem, dlaczego ja od tego zacząłem, bo chciałem właśnie powiedzieć o grach kasino, ale po drodze. Dobra, dobra. Więc tak, wróć, o czym ja mówiłem. Game Lion. Game Lion, tak. Ta firma, o której wszyscy mówili Gamelion. Gamelion, tak, i tak dalej. A to był Gamelion? Wiedziałem. Tak, zrobiliśmy sobie tego Journey of Magic, które po prostu było podróżą po różnych krainach, gdzie w ramach tego, jak się zdobywało doświadczenie, odblokowywało się kolejne światy, kolejne stoły i tak dalej, zdobywało się diamenciki, czyli coś niezobowiązującego, czyli można było sobie wejść w grę, która była jednorękim bandytą na przykład, poobstawiać, pokręcić kółkami, jak to się mówi, pociągnąć za wajchę i zobaczyć, czy się uda wygrać. Więc tutaj się jakby pojawia ten element właśnie taki slotowy. Do tej gry dołożyliśmy elementy pokera, bo ktoś mógłby chcieć sobie, przepraszam bardzo, nie pokera, tylko blackjacka, ktoś mógłby chcieć sobie pograć w blackjacka, bo akurat woli tego typu grę. No i teraz tutaj zaczyna się budować taka wizja czegoś z gatunku kasyna, czyli typowo kasyno Las Vegas, jedzie się, siada do stołu i zaczyna grać. Problem polegał na tym, że tutaj grało się samemu ze sobą, w zasadzie ze swoją chęcią zabicia czasu, tudzież, tak jak mówiliśmy, z jakimś osiągnięcia progresu. Ale co więcej, okazało się z czasem, że ludzie bardziej woleli zamiast progresować i tutaj w tym Journey of Magic na przykład grać i grać w te bajki, woleli na przykład pograć sobie w kotki. Stąd powstała wersja Cats and Dogs, gdzie były i pieski, i kotki, i tak dalej. I to się wszystkim podobało, zwłaszcza paniom, które po prostu chciały sobie popatrzeć, jak tam te pieski i kotki się zachowują, co jest dla mnie jakąś abstrakcją, no ale takie coś miało miejsce i po prostu ludzie ściągali, grali i patrzyli, jak tam się odpalają te animacje. W odróżnieniu do tych gier takich zwykłych, jak to się mówi, kasyno, tak, takiego fizycznego kasyna, w momencie, gdzie się podchodzi do maszyny, wrzuca te 25 centów, no tutaj nie trzeba było wrzucać nic oprócz swojego czasu. Tam jak się pociągnie za wajchę, jak się maszyna zatrzyma, to można wygrać pieniądze albo po prostu nie wygrać nic. U nas jest taka różnica, że wygrać się po prostu nie da, no bo nie ma jak wypłacić tych pieniędzy, więc po prostu tego nie robimy. Poza tym byłby to czysty hazard, czego jak najbardziej nie chcemy. Ale za to na przykład są dodatkowe minigry w postaci gier, znów gier losowych, na przykład typu podjęcie ryzyku, gdzie mamy dwa przyciski, losuje się kwota, jest pytanie, czy bierzesz tą kwotę, czy podejmujesz ryzyko i ma się losować jeszcze raz i tak dalej. I teraz ktoś by się zapytał, jak to jest robione. No, podejść do tego jest kilka i w grach mamy różne implementacje, po prostu patrzymy, jak to się zachowuje na zasadzie AB testów, no bo to jest najprostsza metoda. Są gry, w których, znaczy w odróżnieniu do zwykłego kasyna, gdzie mamy algorytm robiący tak, żeby kasyno zawsze wygrywało, tak tutaj wcale tak nie musi być i tak wcale nie jest. Jedyne, co mamy przygotowane dużo, dużo wcześniej, to jest to, jakie symbole są w jakiej kolejności ustawione na tych reelach, czyli na tych paskach z symbolami, bo to jest istotne. To jest istotne dla gracza i to dla nas jest mniej istotne, bo gracz i tak wykorzysta sobie te swoje chipsy, ale jest istotne dla gracza, żeby na przykład ta gra wyglądała fajnie. Czyli żeby się często pojawiały jakieś fajne tam błyski, bajery, animacje i tak dalej. Więc robimy takie reele, puszczamy
hektolitry testów, żeby zobaczyć, które z tych matematyk, które są wykorzystane do tworzenia właśnie tych rili najlepiej się zachowują i w które gracz mógłby najbardziej chcieć grać, krótko mówiąc. I takie wykorzystujemy. Znowu wychodzimy pytanie z założenia. Jeszcze, co to są AB testy? AB testy, dobrze. AB testy nie wiem, czy to jest kompendium, ale jakby nie było, to wytłumacz. Ja już chętnie powiem. To jest tak, że przygotowujemy taką samą grę dla różnych grup graczy, ale mają ciutkę zmienione jakieś parametry. Czyli na przykład w przypadku naszych gier slotowych dla jednych graczy na przykład te rille, te z symbolami kręcą się wolniej, dla innego kręcą się szybciej. Mhm. Dla innej grupy AB testowej ustawia się minimalne i maksymalne. Słychać? Jest okej, okay, Robert, jest, dajesz krzyczeć. Ustawia się różne wartości minimalnego betu i maksymalnego betu, gdzie bet to jest to, ile się kładzie na stół przed kręceniem, krótko mówiąc, maszyną, czy też zagraniem w pokera, czy zagraniem w blackjacka. Więc to są AB testy, na których po prostu się sprawdza, który się konfiguracja najlepiej sprawdza. Kluczem takich AB testów jest równomierne rozłożenie, czyli najlepiej, jeśli na przykład robimy takich testowych grup, powiedzmy 10, to najlepiej jakby z każdej grupy była taka sama ilość użytkowników w momencie idealnym takiej samej płci, z takimi samymi warunkami finansowymi i tak dalej, co oczywiście jest nierealne, ale daje to w miarodajny sposób pokazuje, jaki czynnik, jak wpływa na graczy. I na przykład można sobie bardzo szybko sprawdzić dla jednej grupy, włączając na przykład reklamę, która się będzie włączać, nie wiem, co 10 spinów, czyli co 10 zakręceń slotem. Dla innych to 5, a dla innych w ogóle wyłączając. I możemy zobaczyć, którzy gracze nam częściej grają, albo którzy na przykład większy zysk przynoszą. I to samo można zrobić w grach, które są robione normalnie, w grach casualowych, takich zwykłych do pobrania z Androida, czy na iOS-a. Wystarczy bardzo prosty serwer, w którym się po prostu zapisuje ID urządzenia, który może być MAC adresem na przykład karty i przypisanie do jakiejś grupy i to jest tyle. I wtedy można bardzo prosto statystyki wyciągnąć. Nie pamiętam, czy Flury jeszcze daje taką możliwość. Kiedyś dawało taką możliwość. Teraz daje. Daje, tak? Okay. Dawało przez jakieś, tak mi się wydaje. Bo chociaż kurde. No właśnie nie chciałbym kłamać, ale kiedyś dawało taką możliwość. Generalnie są takie zewnętrzne usługi, które można na jakichś warunkach dostać i podpiąć do gry. Tak, dokładnie. Tylko znowu, jeśli jesteśmy osobą, która robi te swoje gry casualowe tylko po to, żeby sobie robić po godzinach, to się po prostu nie opłaca. A Flury akurat ma jeszcze taki problem, że bardzo długo analizuje dane i te dane bardzo długo nie są prawidłowe niestety, co ja osobiście też... Wiesz, tam jeszcze jest taki patent, że praktycznie żadnym z tych systemów takich dostępnych na rynku, to nie masz dostępu do danych źródłowych, tylko dostajesz już jakieś agregaty i one w sensie już takie zebrane, jakoś pogrupowane i czasami to są te rzeczy, których potrzebujesz, ale czasami odpowiedzi na twoje pytania po prostu nie masz do nich dostępu, nie? Bo tak. Tak, i tutaj się pojawia dział analiz, nie? Tak fajnie nazwany, dział analiz. No, niestety... Własny serwer, własne zbieranie danych, nie? Tak, to znaczy, wiesz co, ja ci powiem, trzeba by spojrzeć, kiedyś był Contagent, teraz jest Upside. Oni mają dosyć dobrze, z tego co pamiętam, dobrze zbierają dane i można dostać się do raw data, do tych surowych danych, które można sobie analizować, jak się tam żywnie podoba. Pamiętam, jeszcze, to, analizy, tak? To jest taka rzecz, że to też jest jakby techniczna sprawa, ale istotna, przydaje się ktoś, kto ma jakiekolwiek pojęcie o statystyce. Albo o tym, że, bo wiesz, mieć dane, a zrozumieć dane, to tak. Są różne rzeczy, nie? No tak, jakby nie patrzeć na gry właśnie, o których tutaj wspominamy, matematyka, wbrew pozorom, znaczy nielubiana, matematyka bardzo się przydaje, statystyka bardzo się przydaje, analiza i logiczne myślenie jeszcze bardziej się przydają, a najlepiej jak taka osoba potrafi to wszystko naraz. Więc tak, jak najbardziej jest potrzebna taka osoba przy analizie. Co więcej, idąc dalej, jak mamy już taki produkt, znaczy my mieliśmy taki produkt, który był typowo produktem offline'owym, w którym sobie po prostu człowiek mógł pograć, odstresować się, bo to wbrew pozorom okazuje się, że to potrafi nieźle odstresować, ku mojemu zdziwieniu. Stwierdziliśmy, że trzeba coś więcej i
mieliśmy takie doświadczenie z gry, która jest nadal dostępna, nazywa się Allies in War, gdzie mieliśmy swoje właśnie tutaj, budowaliśmy swoją bazę i tak dalej, ale clue całości było to, że to była gra socjalna, czyli mogliśmy sobie stworzyć team, który po prostu się wspierał, pomagał w rozwoju tego teamu, pozwalał na rozwój bazy danego gracza. Przy okazji też, jak już się tam powymieniali kontaktami, to mogli się wzywać do bitew i tak dalej. No i powstał pomysł zrobienia po prostu kasyna, jako kasyna, social kasyna, tak? Czyli czegoś więcej niż tylko automatu, w którym się kręcą rille. No właśnie, co to znaczy social casino w tym kontekście? Już mówię. Kasyno samo w sobie to po prostu jest tak naprawdę zbiór gier. Nie? A social casino jest to coś, co masz kontakt z ludźmi. Bo patrząc właśnie, dlatego wyszedłem z Allies in War, w Huge Casino, które jest kasynem socjalnym, możesz, jak założysz konto, możesz dołączyć do klanów, tak, do zespołów. Możecie wspólnie grać w gry, możecie sobie wybierać, w co chcecie grać, możecie chcieć na przykład rozgrywkę, na przykład, nie wiem, w pokera, albo pójść sobie pograć przy kręceniu kółkiem, zobaczyć, kto ile dostaje. Właśnie, co to znaczy wspólnie grać gry w tym kontekście? No patrz, no zobacz, przykładowo, masz grę, masz Blackjacka, tak? Mhm. Blackjacka nie musisz grać sam, możesz grać w kilka osób. I właśnie to jest wspólne, jak najbardziej teamowe granie. Czyli tak, na żywo na przykład... generalnie, takie multi prawdziwe. Tak, tak, tak. I właśnie to chciałem powiedzieć, że to, co wspominaliśmy, że są serwery i tak dalej, to social casino nasze jest jak najbardziej grą online. Wymaga po prostu podłączenia do netu i nie ma zmiłuj. Dlaczego? No dlatego, że nie chcemy, żeby ktoś cheatował, to po pierwsze. Po drugie, nie chcemy żadnych dziwnych sytuacji typu rozsynchronizowanie urządzeń, co jest niestety bardzo bolesne w takich sytuacjach, więc w momencie, kiedy są dokonywane jakieś ruchy gracza, od razu jest wszystko przeliczane przez serwer i jest to sprawdzane po prostu, czy miało możliwość takie coś nastąpić, czy nie jest po prostu jakimś cheatem. Ku zaskoczeniu chyba wszystkich, ci ludzie bardzo świetnie się organizują, bo o ile gry właśnie te offline'owe były takie dla, powiedzmy, no, samotników z wyboru, albo dla samotników po prostu, no nie z wyboru, czyli siadający na przykład do samolotu, o tyle social casino, ci ludzie jednak zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają wymieniać się swoimi jakimiś spostrzeżeniami, zaczynają naprawdę nieźle działać. Stąd... A wy tam udostępniać jakiś czat, czy oni sobie... Tak, 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 jest czat, oni normalnie mają czata swojego wewnętrznego, mogą ze sobą rozmawiać, wymieniać się poglądami, mogą planować ataki na jakiś pokój, w którym po prostu chcą sobie pograć i potrafią się tam, wiesz, wezwać do boju, przygonić do telefonu i po prostu chcieć pograć. Mogą co więcej podzielić się na przykład wirtualnym drinkiem, tak, stawiam tobie drinka, kosztuje mnie to wirtualne chipsy, ty dostajesz wirtualnego drinka, wszystko jest okej. Więc... Czyli wirtualny hazard plus wirtualny alkoholizm. No właśnie, nie wirtualny hazard. No ja bardzo nie lubię tego słowa, bo hazard... A, kurczę, to w hazardzie można wygrać. Bo w hazardzie można wygrać, tak? I trzeba coś włożyć. Tutaj nie musisz nic wkładać i też nic nie wygrasz, nie? Oprócz tego, że spędzisz miło czas. Dlatego ja bardzo tępię to tak, słowo. Bo rzeczywiście możesz coś włożyć, ale nie musisz, nie? Tak, 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 tak. No przede wszystkim wkładasz swój czas, tak? To jest, te gry są wybalansowane tak, że nie musisz nic wkładać, po prostu. No. Co więcej... Z drugiej strony, patrzcie, tworzysz taką atmosferę, w której ktoś pomyśli w końcu, spędzam to tyle czasu, to jest moje hobby. Włożyłbym. Włożyłbym, nie? No właśnie, ale to jest ta atmosfera, to nie jest przymus, nie? Dlatego ja akurat to bardzo lubię, bo to nasze gry nie są, tak jak się mówi, chamsko po prostu ustawione na to, żeby wydoić gracza. To jak się kiedyś śmiałem, po prostu jedną z gier tutaj naszych polskich zainstalowałem i patrzę, że mogę dostać za zakup tam, nie pamiętam, kurczę, chyba 20 zł, dostać złote gadki, gdzie w postaci na przykład gracza nic się nie zmienia. To tak, jest dla garnka. Do kolekcji, do zbroi by pasowało. Tak, do zbroi, tak. No, ale tę zbroję nie miałeś. Tam nieświęczone życia też. No, a tutaj się nic nie zmieniało, nie? Więc takie rozegranie, które mi się nie podobało, a to akurat u nas jest takie dosyć wybalansowane i dosyć jasne dla gracza. Co więcej, tak jak wspomniałem, social jest bardzo mocno social, bo są ludzie, którzy mówią na przykład, ej, słuchajcie, wiecie co, ja tyle gram w tą grę, ja bym chciał na przykład się podzielić swoimi tymi chipsami, które mi się udało zgromadzić.
No tego się niestety nie da zrobić, bo potem ktoś by mógł powiedzieć, ale ja nigdy nie chciałem, ktoś wysłał z mojego maila i tak dalej, więc to bardzo ograniczamy i nie robimy takich akcji. Ale są też historie pełne romantyzmu i sukcesu, to co chyba wam mówiłem, że któregoś pięknego dnia dostaliśmy po prostu taką love story, że gościu napisał, czy ktoś od nas będzie w Stanach, bo bardzo by chciał zaprosić nas na wesele, bo ileś miesięcy wcześniej poznał dziewczynę u nas właśnie na jednym z czatów, na jednym z tych klanów, zaczęli się spotykać i po prostu się pobierają, więc chcieliby nas bardzo zaprosić. Nie? To jest taka jedna z takich success story, które po prostu powodują, okej, okay, to było fajne. Nie? Co ciekawe... O, poczekaj. A propos success stories, to myśmy dostali kiedyś fanarta do Another Case Solved. Ktoś namalował swoją panią detektyw, jak rozmawia ze złodziejem i w ogóle, wiesz, autentyczny, prawdziwy fanart. No, o, to było strasznie fajne. Nie tak fajne jak ślub, ale wiesz, no nie każdy ma takie historie, żeby ślub. No ja wiem, no, ale wiesz, no, było to po prostu coś, jak nam powiedzieli tutaj chłopaki z supportu, bo to na support przyszło takie zaproszenie, że po prostu wszyscy no, w zasadzie byli uradowani, no bo jakby na to nie patrzeć, to coś ciekawego. Co, pojechał ktoś? No wiesz co, akurat w tym czasie nikogo u nas w Stanach nie było, bo to by no, pewnie cała eskapada byłaby, żeby się tam dostać, nie? Nie było żadnego, że tak powiem, eventu growego w tym czasie, więc ciężko byłoby się dostać. No, więc to jest to. Co ciekawego jest w grach takich slotowych, to, że na przykład można mieć czasem niespodziewanych kooperantów, jak ja to się zawsze śmieję, bo jak spojrzysz na nasze portfolio, to na przykład mamy Maxima. Kojarzycie taką gazetkę Maxim? No jest taka. No jest. No to właśnie jest nawet taka slotowa u nas gra. Więc tak, kiedyś takie coś popełniliśmy. Jest tryb, w którym się odblokowuje kolejne zdjęcia. Och, mam jakiś Blast from the Past. Były takie gry kiedyś. To chyba inne zdjęcia z Krona App Store, nie? Tak. I tutaj było tak dosyć ciekawe, bo się wszyscy śmieliśmy, że po prostu chłopaki, którzy to robili, mieli big fappening na grze. No bo było z czym, że tak powiem, podziałać. No ale co, no tytuł był jakimś takim dziwnym przedsięwzięciem. Było, minęło, następne są, nie? Coś opowiem jeszcze takiego ciekawego o tym chlebie, bo podstawą generalnie social casino i gier tego typu jest reklama. Jest typowo reklama i... Tutaj reklama u ciebie w grze, czy ty reklamujesz swoją grę? My reklamujemy grę. Mm-hmm. Generalnie są takie momenty, w których pewnie jak tam pogracie sobie trochę na mobilkach, to zobaczycie, że co druga reklama na przykład leci Huge'a i Huge Casino. I takie są momenty. Czyli to wy macie te miliony, o których Garnek opowiada, że trzeba je mieć, żeby te reklamy kręcić, tak? Tak, no co ja nie będę kłamał, no tak jest, no po prostu w pewnym momencie w zeszłym roku była akcja pod tytułem, żeby pozyskać jakąś kasę, krótko mówiąc, na inwestycje, tam były problemy, bo ludzie po prostu nie kumali, na czym polega social casino w Polsce, znaczy w Polsce tak nikt nie rozumiał, stąd przyszli inwestorzy z Korei, którzy powiedzieli, tacy inwestorzy, którzy generalnie już mieli doświadczenie w tym rynku, powiedzieli, że okej, dobra, my w to wchodzimy bez żadnych pytań. No i pozyskaliśmy środki, które pozwoliły nam na po prostu kopnięcie bardzo mocno tego social casino. Łącznie z tym, że nawet jeśli tam, nie wiem, jak ktoś śledził u mnie na Facebooku, nawet mieliśmy reklamy w niemieckiej telewizji, tak po prostu dla testów zrobioną. Jaki jest rezultat, szczerze powiem, nie wiem, bo to akurat nie jest moja totalnie działka i pewnie rezultaty tak jak w większości tytułów, tam 2 czy 3 miesiące trzeba czekać, żeby zobaczyć, coś się tam podziało. A powiedz mi, masz jakieś dane, ile was kosztował jeden użytkownik, tak średnio? Wiesz co, takich danych ja nie mam. Mhm. Bo to chyba już dochodzi do paru dolców, nie? Tak, na pewno to dochodzi do paru dolców. Wiesz co, ja to się spojrzę. Też słyszałem ploty o paru dolarach. Tak. To jest tak, że generalnie my robimy w ten sposób, bo to też trzeba podać AB testom, nie? Dogadujesz się z jakimś źródłem, na jakąś dobrą cenę, wkładasz po prostu pieniądze, 2 miesiące, po 2 miesiącach patrzysz, czy z tego źródła jest tak, jak być powinno, tak? No i krótko mówiąc, to, co zyskujesz, od razu spalasz na kolejną reklamę.
Więc to. Więc to już potem jest takie w zasadzie reinwestowanie tych zysków, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. To jest permanentnie cały czas w kółko to samo, czyli po prostu to, co zyskujesz, to od razu ładujesz dalej. I tak było od samego początku. Nie? Robi się taka kula śnieżna? W sensie tak. Jest to. Tak, tak. No inaczej wiesz, no, patrząc na to, że zaczynaliśmy z jednym tytułem, tym offline'owym, teraz tych tytułów 14 albo 16 jest w tej chwili. Plus jest do tego ten gigant w postaci Huge Casino, no to musiało narosnąć i tak to właśnie się udało zrobić. Ale to tak. Jakiego rzędu macie konwersję? To znaczy, bo retencję to mówiłeś, że dnia pierwszego około do 40% powiedzmy, ale jak z retencją wygląda? Ile macie tych płacących? Graczy? To znaczy się, ja powiem ci szczerze, że tej informacji ja nie mam. Aha. Ile osób płaci, bo to jest zależne ściśle od produktu przede wszystkim. Aha. Huge Casino się całkowicie inaczej monetyzuje, niż monetyzuje się na przykład nasze tam, nie wiem, Kleopatra albo coś takiego. To są całkowicie różne, że tak powiem, kwoty i różne podejścia. No tak, to chodzi o to, że... To są tam rzędu jakichś pojedynczych procentów, nie? Chyba? Czy więcej? No myślę, że tak, że to będą pojedyncze procenty. Znaczy generalnie, powiem szczerze, że tak, nie pamiętam nawet ilu jednocześnie teraz użytkowników gra, jakie tam jest, jakie jest DAU, Daily Active Users. Generalnie jak sobie popatrzycie po tytułach firm, które muszą raportować, no, czyli mówiąc, spółek akcyjnych, to można sobie zobaczyć, że takie tytuły przynoszą od pojedynczych setek tysięcy dolarów do paru dziesięciu milionów dolarów miesięcznie, nie? Więc to wygląda, nie? Ta kulę śniegową, o której Garnek mówił uzyskać, to a płaci się, nie wiem, 8 dolarów powiedzmy za użytkownika, 1% użytkowników potem tobie płaci, tak. To znaczy, że musisz z tego użytkownika wycisnąć, tak. No 8 to dolarów, jakich kupiłeś, 100. Lifetime value, nie? Tak, tylko chodzi o to, że... Dużo pieniędzy trzeba zostawić w tym social casino jednak, żeby... Tak, tylko u nas to nie jest wszystko jednorazowe, nie? To no nie tak, jest tak, tak, że gracz przyjdzie... Nie wiem, czy w jakiejkolwiek grze zostawiłem 800 dolarów przez całe życie moje i gry i nie wiem czego jeszcze. Tak, tak, ale pamiętaj, że oprócz, bo ty rzuciłeś takimi kwotami, tak? Wszystko zależy od tego, jak jesteś dogadany z firmą, która cię reklamuje, bo to też duże ma znaczenie, prawda? I ja nie widzę żadnego problemu z tym, żeby na przykład się odezwać do firmy, chociaż raczej firmy uderzają do, tak jak my mamy, tak jak jesteśmy social casino, to raczej firmy zewnętrzne reklamowe do nas uderzają, aniż my po firmach szukamy czegokolwiek. I one próbują nam po prostu wcisnąć coś za bardzo sensowne pieniądze. No i jak próbują coś takiego robić, czyli też próbują sprzedać swój produkt, no to trzeba by po prostu tego nie wypróbować i nie sprawdzić, jak to zadziała. A najważniejsze jest to, że to po prostu ma się zwrócić. I generalnie też nie pamiętam, patrzę przez cały czas na swoją ściągę. Moment, bo tutaj... Wiesz co, ale to zwykle jest tak, jak się tak patrzy na takie jakieś średnie na rynku, że powiedzmy, nie wiem, 90 parę procent graczy nie płaci. Niektórzy płacą tam z tego kawałka, co zostało, płacą i tam ci zostawią, nie wiem, niektórzy 2 dolary, inni 5, ale potem zawsze jest jakaś taka grupka, która zostawia po kilkaset. Tak, i teraz ci powiem. A jak masz taką dużą grę, to są ci, którzy zostawiają tysiące, no i to wtedy oni płacą za tą całą resztę za tego. Ja ci powiem tak. To są syzyfy pchające kulę śnieżną? To znaczy się zawsze tacy są, bo to, wiesz, w grach, które są socjalne, bazujesz na czym? Bazujesz na tym, że gracz wzywa drugiego gracza do pogrania, że ma swojego kumpla, któremu chce zrobić niespodziankę i na przykład kupić mu szampana, którego i tak nie dostanie, za pieniądze, których nie ma, więc musi obejrzeć jakąś reklamę i tak to się po prostu napędza. A no właśnie, bo jeszcze zysk z tego, zobacz Adam, to są zysk z oglądania reklam. On niby jest tam, wiesz, jakiś ułamek centa od odsłony, ale to jest pieniądze, których gracze nie wydają, ale twórca gry dostaje, nie? I one też się w to wliczają. Dokładnie. Takich reklam możesz przecież oglądać, wiesz, tysiące, jak długo się za żetony, no tak. Tak, no i teraz wiecie, i teraz to wygląda w ten sposób, że co nie trudno sobie wyobrazić, że im więcej masz graczy, tym stanowisz bardziej łakomy kąsek dla firm, które chcą się reklamować, więc te firmy dają ci lepsze warunki, tak? I to jest norma, no bo to nie ma co ukraść, tak to po prostu to wygląda, nie? Krzysiek, pytanie jest? Tak.
Tak? Z czatu. Ludzie, bo taki kanał mamy, ludzie często o mechanikach się bardzo pytają. Mhm. Jak takie gry rozwijać, jeżeli one nie mają story, ani zawiłych mechanik? Co robić, żeby to się nie nudziło i żeby nie było niepotrzebne? To znaczy tak, u nas w tych naszych tytułach jest tak, że są dodawane minigry, to po pierwsze. Po drugie, to trzeba w gry slotowe to trzeba chwileczkę pograć, żeby poczuć jego bakcyla. One potrafią wciągnąć, bo jest takie coś, kurczę, może następnym razem się uda. Teraz przegrałem, następnym razem przegrałem, znowu mi się udało. I tak, no to tak dalej. To po prostu wciąga, nie? Mechanizm hazardowy. No, brzmi jak mechanizm hazardowy, no, ale weź teraz to sobie porównaj z tym, co rozmawialiśmy wcześniej, czyli o grach Match 3, czyli grasz, czy tam Candy Crush Saga, tak, jak była mowa, grasz raz, nie udało się, grasz drugi, grasz trzeci, grasz czwarty, za dziesiątym się udało. Mhm. To jest dokładnie to samo. Tak, więc, jest podobieństwo. No, więc generalnie wychodzi nam na to, że wszystkie gry są hazardowe. Free to play. Wszystkie, no nie wszystkie free to play, no bo słuchaj, jak siądziesz do gry, no powiedzmy nieaktualnie robionych gier tam AAA, tylko takich tam tych trochę starszych, gdzie trzeba było trochę pomasterować level, żeby go przez niego przejść. Nie, jednak no. Hazardowe to są, wydaje mi się, free to play, bo to jest ten taki mechanizm, że ty tą frustrację jesteś w stanie zarzucić pieniędzmi. W sensie... A, to jest tam, okay. W sensie tam jest ten taki element, którego nie ma w AAA, bo w AAA możesz odłożyć czy coś, a tutaj wiesz, że jak ty posmarujesz, to masz większe szanse, że ci się uda. No, no i ale to nie jest, w sensie ja tutaj nie mówię, że to jest źle czy coś takiego, tylko po prostu to jest jakaś różnica między grami płatnymi, a grami free-to-playowymi. No, dla mnie widzisz znowu nie do końca, no bo jeśli mam grę pod tytułem X, tak, która jest grą premium, w której są ajapy, które ułatwiają mi życie. A nie, to mówisz o grze premium z inapami. Tak. No tak. Czyli znowu oszukany freemium. To jest taki oszukany freemium, czyli znowu definicja hazardu, żeby powiedzieć, że bo możesz posmarować, żeby przejść lepiej albo coś łatwiej, no to tutaj znowu leży, nie? Ja natomiast zwrócę uwagę na jedną rzecz, że no. A propos tego pytania, jak to robić, jak dodawać content, żeby to się nie nudziło, że, no właśnie, że to są takie no to gry ciekawe. Oparte na formułach, w sensie, że ty nie robisz za każdym razem nowego contentu, tylko chyba, że dodajesz jakieś minigierki, ale po prostu dajesz coś, co sobie ten content generuje, jakaś losowość tam jest, nie? Ty po prostu robisz gry, w które ludzie grają, nie? Tak, tak samo ludzie grają w szachy, no nie potrzebują nowego kontentu w szachach. Okay, nie masz zestaw reguł i lecisz. Ale, tak, ale teraz wiesz co, tutaj jest tak, że oczekiwania co do gier slotowych, do maszyn się zmieniają. Człowiek chce po prostu po pierwsze czuć satysfakcję, stąd mówię o tym, że są statystyki, nie? I my rozwijamy te gry, rozwijamy w ten sposób, że zmieniamy, znaczy inaczej, jeśli już dana gra wyszedł jakiś stół, to ten stół już jest potem nietykalny. Ona swoją przypisaną minigrę, przypisaną mechanikę. Mechanika, czyli po prostu ma wygląd inny, bo nie wszystkie muszą być na przykład 4x3. Mogą mieć nieregularne kształty, mogą mieć dodane symbole typu wild, które się łączą z innymi, mogą mieć minigry. Tam wchodzi. Tak, dokładnie. No. Jest tego całe multum rzeczy, które można dodawać do kolejnych slotów, bo to są sloty, które są w wersji elektronicznej, które można po prostu w każdej chwili zupdate'ować i po prostu ciutkę poprawić, czego my staramy się nie robić. Staramy się, żeby po prostu raz wypuszczony slot działał, żeby można było zobaczyć, czy jest prawidłowy po prostu. Nie? No i teraz można postępować w dwie strony, albo upraszczać sloty, właściwie w trzy strony. Można albo upraszczać, albo bardziej komplikować. A z czasem się okazuje, że ludzie chcą sinusoidy. Czyli jak sloty są proste, czyli typu na przykład 777, to jest taki najbardziej prosty, mechaniczny slot, to w pewnym momencie nie ma tam żadnej minigry, niczego i oni w to grają, oni to lubią, po czym zaczynają się skłaniać w kierunku gry, która, nie wiem, daje ci możliwość wybrania, który safe otworzyć, albo którą skrzynkę otworzyć i tak dalej, nie? Więc my pojedyncze, tak? Zobacz, że to jest podobne, co to jak się robi te wszystkie Candy Crush'e i tak dalej. Takie dajesz graczowi taką zmienną dramaturgię, w sensie łatwe, trudne, w tą stronę, co jakiś czas coś nowego po prostu. Tak, ale ta jest ta różnica, że u nas gracz, jeśli uwielbia jakiś slot, nie musi
nie jest zmuszony do grania w inne. Czyli jeszcze dodatkowo dajecie mu takiego troszkę sandboxa, w którym on sobie wybiera swój sposób grania, tak? Tak. I na przykład w tych grach offline'owych jest tak, że dostajesz na starcie 2 czy 3 sloty i wraz z tym, jak zaczynasz sobie grać, zdobywasz doświadczenie, odblokowując się kolejne sloty. Nie? Czyli jest rozwój, tak? Też jest rozwój, bo masz takie poczucie rozwoju, bo na przykład jest jakiś slot, który bardzo chciałbyś zagrać, to na przykład jest taka mechanika, że jeśli nie masz takiego levelu, to za obejrzenie reklamy możesz sobie w niego zagrać. Nie? Więc, no, i odblokowujesz w tym momencie? Czy nie, to tylko raz. Ale tylko na tą rozgrywkę, na jedną rozgrywkę. Czyli jak wyjdziesz i wrócisz, to znowu musisz sobie obejrzeć tą reklamę, tak? Oglądałbym. Oprócz tego, słuchajcie, oprócz tego jest coś takiego jak we wszystkich grach, czyli jak wracasz, to coś tam więcej dostajesz, jakieś tam darmowe chipsy. Oprócz tego są rzeczy typu osiągnięcia, które musisz osiągnąć w ciągu jednego dnia, w ciągu miesiąca, tygodnia i tak dalej, które powodują, wyzwania, że... Tak? Słucham? Wyzwania takie. Tak, 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 które powodują, że na przykład za te same złotówki dostajesz więcej chipsów wirtualnych, jeśli chcesz je kupić, albo na przykład jak odblokujesz sobie jakieś osiągnięcie, obejrzysz wideo, to dostajesz dwa razy więcej za to wideo, niż dostałbyś wcześniej, nie? Słuchaj, w ogóle to jest świetny, znaczy świetny w znaczeniu, bardzo skuteczny patent, które też pokazuje troszkę, jak ludzie działają, ale on ma w sobie taką fajność też, jaką jesteś graczem, że ty coś robisz w grze i za to dostajesz fajniejszą ofertę, żeby coś kupić. Nie dostajesz za darmo, ale ty sobie zapracowałeś na to, żeby wydać pieniądze w jakiś fajniejszy sposób i to jest i bardzo skuteczne, jak to fajnie zrobisz od strony dewelopera, ale też jest w taki dziwny sposób satysfakcjonujące od strony gracza. Nawet tak. Na mnie to czasami działa, tak na takiej zasadzie, jak wreszcie za czymś chodziłem i gdzieś wreszcie to znalazłem w jakimś sklepie, omacałem, popatrzyłem, jest fajne, kurde, kupuję, jestem zadowolony. No bo ty się czujesz wtajemniczony, to tak. Ma taki psychologiczny, tak. Fajny wydźwięk. Dużo się można o sobie dowiedzieć. Tak. Ja bym powiem przykład, co swego czasu robiło furorę, to akurat też jest social casino i też jest w tych grach offline'owych. To w zasadzie mini gra o graniu w slota w rodzaju, nie wiem, Chińczyka, nie wiem jak to określić nawet. Po prostu masz planszę, na której poruszasz się pionkiem do góry, masz poszczególne bazy, a po lewej stronie masz slota i jak dobrze zakręcisz, to możesz przejść do kolejnej bazy. Ludziom się to podoba, no okej, okay, no. Fajnie, no cieszy mnie to, że się im to podoba, totalnie też nie rozumiem dlaczego. Chłopaki z działu analiz stwierdzili, że się może podobać i po prostu trafili, nie? I taki czyli smaczny... u was gry robią chłopaki z działu analiz czy designerzy? Nie, oni po prostu sugerują, co z rzeczy, które robimy, które aktualnie robimy, przynoszą najlepszy rezultat, krótko mówiąc finansowy, no bo to zawsze o pieniądze chodzi. I analizują też, co może się na rynku podobać, no bo tak to wygląda, nie? Mhm. A my mamy ten plus, który jest niestety minusem, że my wydajemy, robimy update'y raz na miesiąc. Mhm. Więc co miesiąc dodajemy nowy content, w którym na przykład potrafimy zmienić całkowicie mechanikę menu, bo na przykład wyobraźcie sobie grę, w której macie 30 slotów po kolei i teraz chcecie sobie scrollować, tak? No to scrollować to można na przynajmniej 3 sposoby. Jedni robią tak, że na przykład podoba im się mechanika przesuwania w lewo i w prawo z kończącą się listą, inni chcą, żeby ta lista się w kółko obracała, a jeszcze inni chcą, żeby na przykład sloty przy brzegach ekranu były mniejsze, a na środku się skalowały do większych. Mhm. I to też się okazuje, że ludzie mają swoje preferencje i trzeba im to co jakiś czas zmieniać. No więc my im to zmieniamy. Mhm. Zmieniać czy dawać opcję? Nie, my to zmieniamy i co miesiąc dostają nową grę, nie? Wiesz co, to słyszałem kiedyś bardzo ciekawą historię o AB testach. Mhm. Dotyczyło chyba akurat jakiejś tam ikonki sklepu czy coś. Czy lepsza była jedna, czy druga? Testy sugerowały coś tam, więc zostały jakby wprowadzona jakaś ikonka, ale po pewnym czasie się okazało, że to tak fajnie nie działa. No i puenta była taka, że tak naprawdę ludzie mieli wyrąbane na to, jaka to jest ikonka. Jedyne, co działało, to to, że ta ikonka się zmieniała co jakiś czas. Za każdym razem, jak w update'cie się ta ikonka zmieniła, skakała sprzedaż. Mhm. I potem za jakiś miesiąc czy coś trzeba było zmienić ikonkę i znowu skakała sprzedaż. Widzicie, no ale to jest bezcenna wiedza. Ale ja wam powiem coś więcej, no bo to też znamy chłopaków od nas z branży growej, z naszej polskiej, którzy robią w ten sposób, że robią grę,
wrzucają ją na sklep. Jak nie zażre, to wywalają ze sklepu, zmieniają ikonkę, modyfikują tytuł, wrzucają z powrotem, tak? I tak długo robią, ale się zażre. Nie zmieniają gry, rozumiem. Nie reskinują. Nie, gra jest, tak, gra jest w ogóle niezmieniana. Ewentualnie jest tytuł zmieniony, żeby wydawało się, że coś innego. A opis w tak, obsarze jest inny, czy ten sam? No, opis jest ten sam, tylko jest nowy tytuł, nie? Wiesz, skoro nikt jej nie ściągnął za pierwszym razem, to nikt nie pamięta, jaki to był opis, bo nikt się nim nie zainteresował. No, no. Dostanie nowy, wiesz. W ten tak, sposób... a wchodzi 200 dziennie, więc... Tak. Tak. I końcu tam coś sobie kapie, a przy okazji kolejne tytuły, na którymś może się to wybije. Kurde, to może zdejmę te moje mobile ze sklepu i też wrócimy jeszcze raz. Ale które? Zależy, ile zarobisz. No, widzisz, ty nie wiesz nawet, że są, czyli można zdejmować. No, czyli jest to nie głupi pomysł, nie? No, ale wam powiem jeszcze taką rzecz, która akurat wyszła dosyć ciekawe na GDC, jak mieliśmy parę spotkań i było takie, no, w zasadzie konferencja o utrzymaniu klienta, bo w przeciwieństwie do większości gier, gry social wymagają utrzymania klienta. No bo najczęściej jest to tak, że ludzie ściągają grę, mech, gra mi się nie podoba, dziękuję, do widzenia, jedna gwiazdka, nie? Nara. I potem ani nie odpowiadają, ani nic takiego. Cały klub polega na tym, żeby się po pierwsze dowiedzieć, dlaczego są te pojedyncze gwiazdki, po pierwsze, po drugie na nie odpowiedzieć, a najlepiej pozwolić graczowi się wyżyć, żeby do nas napisał i wtedy z nim porozmawiać. Stąd na przykład w naszych tytułach na loadingach jest możliwość napisania do nas, w samych grach też oczywiście też jest, ale co więcej, jak tak posłuchałem, porozmawiałem sobie z tymi ludźmi, którzy się zajmują utrzymaniem klienta, to na przykład są posunięte utrzymania klienta do poziomu bardzo zaskakującego. Na przykład z jednej firmy pan mówił, że wszystkie tikety, które są zgłaszane, techniczne, zgłaszane do projektów, są notowane. Następnie jest coś takiego robione, że jeśli jest poprawka na ten ticket, wchodzi do jakiegoś builda, to użytkownik, który ją zgłaszał, dostaje maila z informacją, że w nowej wersji builda jest to, o co prosiłeś, jego ticket, o co prosiłeś, to jest dokładnie wrzucone. Więc to jest takie dosyć zaskakujące, bo to wymaga dosyć sporego trackingu takich rzeczy. Myślę, że przy pewnej skali jest to wręcz astronomiczna kwota, która idzie na utrzymanie takich ludzi, którzy odpisują. No ale takie coś robią. Ale to jest, że tak powiem, jeszcze mały miki, bo jedna z pań mówiła wprost i otwarcie, że u nich został otwarty dział, który zajmuje się klientami premium. Czyli jeśli klient wydał w przeciągu ostatnich kilku miesięcy więcej niż tam powiedzmy $3000 na gry slotowe, to w tym momencie, tak właśnie, to na przykład ma prywatnego opiekuna. Na albo czym polega, opiekunkę, rozumiem, tak? Tak, albo opiekunkę, najczęściej jest to pani właśnie. A czy klient wie, że ta opiekunka, prawda, to jest ona, czy to jest taki case? Na Facebooku odzywa się miła pani. Nie, poczekaj. Oni mają... To wszystko oczywiście tak, kolega mi mówił, tak? Przypadkiem spotykał nie, to nie jest tak, że kolega mi mówił, tylko to jest, to co ja mówię, to jest po prostu z konferencji z GDC. Normalnie na ten temat pewnie można by wideo znaleźć. I pani mówi coś takiego, że oni mają, w momencie, kiedy osoba wydaje kupę pieniędzy na to, co, w to, co gra, to zaczyna mieć prywatnego opiekuna, który dba o to, żeby się z tą osobą skontaktować, zakolegować. Łącznie z tym, żeby pamiętać, żeby na święta wysłać kartkę, a na urodziny wysłać najdroższego szampana, którego mają. Albo czekoladki. Mi się wydaje, że wspominałeś o tym w poprzednim odcinku. Możliwe, ale nie wiem, czy to było online'owo, czy to było offline'owo. Okay. Dlatego to powtarzam. Ale ten opiekun przedstawia się jako przedstawiciel firmy, czy ten opiekun Tak. Ta osoba, jeśli używa gry, to z nią się kontaktuje po prostu jakaś tam osoba z czatu i mówi, ej, tutaj tam dzień dobry, jestem z takiej firmy, wydajesz u nas kupę pieniędzy, znaczy domyślam się, że tak to nie brzmi, ale raczej to jest na tej zasadzie, że dzień dobry, chcemy się z tobą zakolegować i w ogóle jak się czujesz i tak dalej, nie? Jesteś naszym ulubionym graczem, nie? Tak. No i właśnie to pani mówiła, że miała taki... diamentem. Tak, będziesz diamentem. Że opiekuje się starszą panią, która ma tam 70 lat, ona lubi sobie grać w tego typu gry, ona chce po prostu sobie żyć, nie ma rodziny żadnej, więc ona tam jej prywatnie wysyła, znaczy wysyła na prywatny adres prezenty typu właśnie szampana,
typu dostawa kwiatów, jakieś tego typu rzeczy. Po prostu permanentna abstrakcja, jeśli chodzi o rynek ogólnie growy. I dla mnie to było też dosyć takie, kurde, no fajne, tylko nie wiem, jakbym się poczuł, gdybym wydał jakąś grę i ktoś by się do mnie odezwał i powiedział, ej, słuchaj, lubimy cię, bo dużo wydajesz. No właśnie, ja bym się czuł stalkowany, od razu to mówię, od ręki. No właśnie. Ale wiesz, to zależy, jak to zrobisz. Jak ktoś, to jest tak, jak gdzieś wychodzisz, wiesz, i chodzisz do knajpy i za którąś razem przyjdą i powiedzą, tutaj dzień dobry, jestem właścicielem restauracji, pan tu często przychodzi, często pan tu je, może tutaj lampkę szampana od firmy, to coś źle się czujesz? No to zależy pewno, nie? No ale, właśnie, od szampana. Ale jak ktoś wydaje tyle tysięcy, to pewno sobie pomyśli, kurde, no ja w końcu wydaję tu pieniądze, jestem ich dobrym graczem. Masz rację, gdzieś ten element roszczeniowy u kogoś wtedy musi sprawić, że nie jest mu źle, na przykład, ja się nie czuję stalkowany. Faktycznie. Tylko... Jakiś czas temu czytałem o takich akcjach, że dla wielorybów, czyli tych najwięcej płacących we free-to-playach, to się właśnie podstawia kogoś takiego znajomego, kto razem też w tę grę gra, że możemy sobie razem zagrać. Traktowałem to trochę tak w kategoriach teorii spiskowych, ale po tym, co teraz Krzysiek opowiada, mniej to traktuję w tych kategoriach. No właśnie, ja też byłem bardzo, bardzo zdziwiony, nie? Że takie coś ma miejsce, no ale faktycznie takie coś ma miejsce, no bo jedna z większych firm zajmujących się właśnie social casino, no nie sądzę, żeby musiałaby specjalnie kłamać. Nie? No. No, generalnie tak to wygląda, co więcej... Ciekawe, czy to nie ma praktyki teraz w branży. Takie taka opieka? Praktyka. No potem jak wiesz na GDC co? Ktoś otwarcie o tym mówił, no do cholery. Ty wiecie co widziałem? Widziałem śmieszny kawałek, że ktoś właśnie opowiadał, że miał jakąś taką grę i sobie dotarli, to jeszcze Facebook, przez Facebooka, nie? Dotarli sobie do najlepiej płacących klientów i chcieli pokazać dla... To oczywiście jest, wiecie, taka trochę legenda urbana, jak to się mówi, ale słyszałem z takiego źródła, że jestem w stanie uwierzyć. I właśnie chcieli pokazać tutaj dla akcjonariuszy czy coś, że tutaj są tacy nasi ten. No i się okazało, że ten na szczycie listy, jak pogrzebali trochę w tym jego profilu, to był jakiś taki po prostu mafiozo gdzieś ze Stanów, nie? Ewidentnie, wiecie, kradzione samochody, złote kałachy i tak dalej, no i tam tysiące dolarów wydawane w tej grze, no więc tam trzeba było go jakoś wyedytować z tego raportu, bo to nie wyglądało dobrze, ale wiesz, nam nadal płaci, nie? Zapewne. Ważne, że się kasa na koncie zgadza, nie? No, jakby nie patrzeć. Czyli nie tylko żołnierze. Nie tylko żołnierze, znaczy ja mówiłem, że żołnierze i tak dalej, to jest raczej ta grupa offline'owa, która... Znaczy może oni zobaczyli tych kolesi z karabinami, pomyśleli żołnierze, nie grzebali dalej. Nie. Tutaj akurat było, przynajmniej u nas to było tak, że no, to wynikało po prostu tam z tych wszystkich analiz, ze statystyk, że to były właśnie tego typu osoby, a social casino grają wszyscy, w zasadzie grają wszyscy, nie ma czegoś takiego, że jest grupa, która, znaczy oprócz osób, które nie chcą się socjalizować, tak, to takie osoby to nie grają, ale generalnie większość ludzi nie da się zaklasyfikować, po prostu gra każdy, krótko mówiąc, nie? Więc tutaj w zasadzie nie wiem, co jeszcze mam dopowiedzieć. No i dobrze, już prawie 11. Jest 22.58, ja powiem, że mieliśmy to... niecny, cichy, skryty i sprzyczajki plan. Chyba nam się udało po prostu tak żeby dzisiaj spróbować w 2 godziny i patrzcie, wygląda na to, że nie jest. Czyli co, Krzysiek, to było tyle, jeśli chodzi o... No, bo w zasadzie nie wiem, co jeszcze, co chcielibyście usłyszeć, co powiedzieć, bo generalnie sama sobie robienie gier slotowych jest ciężkim wokiem chleba. Jest cięższym niż regularne, że tak powiem. A co powiem. To jest slot? O, taka absolutnie podstawa. Slot to jest co? To jest jeden automat do... Jednoręki bandyta po prostu. Dla nas to jest maszyna slotowa tak zwana. Okay. Wrzutówka, krótko mówiąc, która fizycznie jest monetą, znaczy jest maszyną, do której podchodzisz, powrzucasz 25 centów. Nie? Dobrze, nie chciałem się zbłaźnić, a jak wyszło, to się okaże. Znaczy, mogłeś to pytanie zadać, nie wiem, godzinę wcześniej byłoby chyba trochę lepiej. Ale chyba mniej śmiesznie. Ale ci powiem, że w międzyczasie sobie wziąłem i wygooglałem to wasze social casino i kurde, wygląda dużo bardziej skomplikowanie niż to sobie wyobrażałem jeszcze wczoraj. Jest mega skomplikowane. No. Jest mega skomplikowane pod kątem kontroli, pod kątem zarządzania tego, pod kątem developmentu i tak dalej. Stąd na przykład, co nie jest żadną tajemnicą, my jedziemy na swoim frameworku
bo po prostu nam się to po pierwsze bardziej opłaca, po drugie jesteśmy bardziej dynamiczni. Nie? Jest tak, że my potrzebujemy, wiadomo, pojawia się jakiś bagor, trzeba naprawić na poziomie silnika, my mamy to naprawione w ciągu jednego, dwóch dni. Nie musimy czekać, aż ktoś raczy nam zrobić jakiegoś release'a i tak dalej. A powiedz, właśnie powiedz mi, czy to znaczy, że wy jesteście w stanie jakby z serwera modyfikować parametry w tej grze? W sensie robić takie poprawki bez update'ów, bez wypuszczania update'ów do sklepu? To znaczy się, nasze gry chodzą serwerowo i jeśli na przykład jest to poprawka typu zmiana layoutu na ekranie i tak dalej, jak najbardziej można. Wszystkie gry, które na przykład, tak jak wspominałem, jak mamy te nasze reale. To jest fajne. No ale chodzi też o coś takiego, że masz slota i się okazuje, że to jest taki slot, który jest kurą znoszącą złote jaja dla graczy, to znaczy jak tam, nie wiem, zaznaczysz wildcarda w prawym górnym rogu, to wygrywasz po prostu garnki żetonów i to rozumiem, trochę psułoby balans całości, to też jesteście w stanie sobie to naprawić, tak? Jesteśmy w stanie to naprawić, ale tak jak powiedziałem, tego nie robimy. Od tego są u nas serwery testowe i od tego są testerzy, żeby takie rzeczy wyłapać. Wiesz, ostatnio była taka akcja w prawdziwym zupełnie kasynie, że babka wrzuciła tam 25 centów i wyleciały jej tam, nie wiem, 2 miliony chyba i wtedy przyleciała ochrona, zwinęła ją i powiedzieli, nie, to pomyłka maszyna. Nic się nie stało, potem ją zaprosili na obiad. I tak, za 140 dolarów dokładnie. No. Tak. No znamy takie rzeczy. No u nas generalnie... Chyba ich pozywa, jak dobrze kojarzę. No i dobrze. Powinna. No generalnie wszystkie sloty u nas są bardzo gruntownie przetestowane. Mamy swój cały system do testowania plus stado ludzi, które tu testuje, więc generalnie bardzo niskie prawdopodobieństwo, że coś takiego się wydarzy. Zwłaszcza, że wszystkie, tak jak mówiłem, rzeczy są bardzo długo testowane. Tam jest... Czemu ja nie skłamał teraz? Kilkanaście milionów testów na takim na jednej maszynie robionych, jak nie więcej. Musiałbym te statystyki gdzieś tam jeszcze wygrzebać, ale generalnie kiedyś robiliśmy statystyki, więc tego jest gigantyczna ilość po to, żeby właśnie nie było zepsute w żadną stronę, bo to gracz ma czuć radochę z tego, że gra, a nie ma być z tego oskubany, tak? A to jeszcze jest, Macie, o tyle ciekawe, że u was rzeczywiście, ponieważ są gry oparte gdzieś na statystyce, to rzeczywiście przy takiej dużej ilości testów po prostu, wiesz, no sprawa dużych liczb wychodzi, jakie to jest, nie? Tak, dokładnie, to wychodzi. Co więcej, tak jak mówię, użycie jakichś logik, które udają trochę gracza i znajomość tego, jak gracze się zachowują, pozwala nam na po prostu sprawdzenie takich, a nie innych zachowań, czy to się sprawdzi, czy to się nie sprawdzi. No i tak to po prostu działa. Okej. Z czatu na razie pytań nie widzę. Wy macie jakieś pytania jeszcze? Nie. Ja bym, mimo że się przyjemnie gada, to dzisiaj już bym z chęcią kończył. Dobrze, będziemy kończyć. Mi się bardzo podoba to stwierdzenie garnka pod koniec, że się okazało, że to social casino to jednak nie takie trywialne, nie taka papierdółka, jak wyglądało, nie? Tak spina to klamrą, spina klamrą te dwie audycje, które wychodziły z tego, że to casuale generalnie, to nie jest takie hop-siup, tak? Tam. Że nie aż takie filthy. No, że nie tak. O, pykniem sobie mecz free, nie? I dodamy tam parę gazetek i będzie z tego gra. Gra może będzie, ale czy ktoś w nią zagra, to jest. I czy się rozkręci. Tak. Rozkręci jak ruletka, takie nawiązanie. Wy jeszcze nie wiecie, moi drodzy, ale garnek słynie z tego, że tłumaczy żarty. Uwaga, nawet ludziom, czy znajdą się gracze niczym w hopie? No. To żeśmy się w trójkę dobrali. Tak. W autobusie się dobieraliśmy. Dobra. Mam pytanie z czatu. No doskonale. Tak. Chyba wszystkim zaschło w klawiaturach od tych ostatnich żarcików. Nie ma z czatu. Tutaj przynajmniej nie widzę. Nie ma. Dobra, kończymy. To miłej nocy. Jeszcze tylko... to zróbmy tak jak zawsze. Pomachajmy do kamery. 3, 4. Machamy. Z jednym FPS-em. Dobrze, nie. Masz ze 3, jakby się tak przyjrzeć. Świetnie. Podsumowując, jedną rzecz jeszcze chciałem dodać. Ja o tym na Facebooku wspominałem, ale nie wszyscy Facebooka czytają. Daniel Sadowski, który zakładał i pracuje w Neutral Games, wspomniał o tym, że jego zdaniem troszeczkę niedoreprezentowany jest podgatunek casuali time management,
I będzie o tym opowiadał. I jakby taka rozmowa, no i co w związku z tym? I w związku z tym okazało się, że jakiś deathplay może z jego strony się tutaj wyjai, ponieważ on tego rodzaju gry jak najbardziej robi i wydaje, to pomyślałem, że ten... I jest wola po obu stronach, to tylko taki daje tease, że coś takiego może nastąpić. Fajnie. Dobrze, to ja od razu podrzucę, że byłyby to prawdopodobnie wydawane przez nas Gardensy 4, które właśnie wyszły na mobile, także jest właśnie, świetna okazja, żeby jest, sobie... Dokładnie, to jest dobry moment super. W ogóle też dla Daniela, żeby o czymś tak nowym powiedzieć. Sami widzicie. W przyszłym tygodniu zaczynamy podsumowanie 2015 roku. Wy wszyscy już 16. chyba o tym... Przepraszam, 16 oczywiście. Chyba wszyscy już o tym wiecie, bo... No właśnie. I teraz jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że chętnych jest sporo. Robimy dwa odcinki. Jeden będzie w grudniu, drugi będzie w styczniu. I wygląda na to, że ponad 3 godziny każdy z nich będzie trwał. Także przygotujcie się na multiperspektywiczność tego, czym dla kogo ten mijający właśnie 2016 rok był. I zaczynamy za tydzień, tak jak powiedziałem, o 21 w... Czekajcie, pytanie jakieś? Co się wam ostatnio fajnego w życiu przydarzyło? Dobra, to taki hehe, widzę, że... I drugi odcinek będzie 8 stycznia, jeżeli dobrze kojarzę. Chyba tak, chyba 8 stycznia będzie ten drugi odcinek. Czy będą jakieś w międzyczasie? Nie wiem, bo święta i to święta. Pierwszego, słuchaj, pierwszego rob streama. Dobra. Ale po cichutku. I zapomniałbym, mała kryptoreklama i autopromocja. Ekipa Jarok organizuje, jak co roku zresztą, coś takiego jak stream dość długi dla Szlachetnej Paczki. Zapytałem chłopaków, czy mógłbym się im do czegoś przydać. Oczywiście nie merytorycznie i akademicko, bo tego nikt nie oglądał, ale czy zagrać w coś? Bardzo możliwe, że będę brał udział charytatywnie. Ja bardzo rzadko w ogóle mam okazję w czymś charytatywnym brać udział, także bardzo możliwe, że jak się wszystko poskłada, bo też tam harmonogramy, to gdzieś tam się pojawię i wesprę tę akcję z radością. Tyle. Czy wy macie jeszcze coś do powiedzenia, na przykład, że jesteście mega zajebiści? Jesteśmy, ale wiesz. No ja wiem, ja wiem. Oczywista oczywistość. No? Znaczy, skromność jest jedną z naszych wielu zalet, więc... Wiem. A propos suchych żartów, muszę tym zakończyć. Jak mówiłeś, że mamy plusa, który jednocześnie jest minusem, to pomyślałem, że to musi być znak równa się. To musi być to. Tak mi wyszło. No muszę się napić wody. Dziękuję bardzo. To był 46 odcinek przegranych. Piąteczka, czy jak to tam było. Trzymajcie się. Dzięki. Pa, pa. Cześć.